Ja nazywam się Marek Zybert, jestem współtwórcą serwisu fanimani.pl, czyli głównie darowizn od zakupów w internecie, ale w Fanimani robimy również inne rzeczy, narzędzia dla organizacji społecznych, aby pomóc Wam zbierać darowizny. Bardzo szeroko rozumiemy tę kwestię pomocy w zbieraniu darowizn. I dzisiaj tak szybko, zanim oddam głos Paulinie i przejdziemy do głównego tematu, to chcę Wam pokazać jedną rzecz, którą ostatnio wprowadziliśmy. Klikam na udostępnienie ekranu i klikam tu. Uwaga, uwaga, wszyscy gotowi na kliknięcie. Okej, dobrze, czekajcie. Jak pewnie znacie naszą przypominajkę Fanimani, czyli rozszerzenie do przeglądarek internetowych, to ono podpowiada w momencie, gdy ktoś szuka produktu albo wejdzie na stronę partnera, to oczywiście się od razu pokazuje, że tutaj można aktywować darowiznę. Ale przypominajka, to rozszerzenie, dostało ostatnio drugą funkcję, która Wam jako organizacjom społecznym pomaga zbierać 1% podatku. Mianowicie, jeśli ktoś na przykład szuka rzeczy związanych z PIT-em, to pojawia mu się informacja na temat KRS-u oraz celu szczegółowego, jeśli ten cel szczegółowy jest ustawiony w systemie, oraz organizacji, czyli taka przypominajka, skoro nazywa się to przypominajka, to przypomina o tym, żeby przy okazji rozliczenia 1% nie zapomnieć również o organizacji społecznej, a jeśli ktoś wejdzie analogicznie na przykład, żeby wypełnić ten PIT online, to też zobaczy te informacje, może sobie ten numer KRS skopiować, może sobie ten cel skopiować, może sobie też potwierdzić, na przykład widząc jakieś przygotowane już do wysyłki PIT, może sobie potwierdzić, że te dane się tutaj zgadzają. Już więcej nie będę o tym opowiadał. Jeśli chcecie sobie to ustawić i sprawdzić, to w panelu organizacji na Fanimani możecie sobie to skonfigurować, tam jest zakładka 1% i to, co tam widzicie, to właśnie będzie się wyświetlać. Tutaj każdej osobie, która wspiera Waszą organizację w tym momencie nie tylko przy okazji zakupów, ale też będzie miała dodatkową przypominajkę w momencie, gdy wypełnia PIT. I dziękuję bardzo za uwagę. Koniec gadania. Oddaję teraz już głos Paulinie. Jeszcze powiem tylko, że spotkanie jest nagrywane. Widzę tutaj, że się nagrywa, a spotkanie będzie też później udostępnione na akademiafanimani.pl. Tam będziecie mogli sobie obejrzeć nagranie oraz tą prezentację, którą dzisiaj Paulina zrobi. Dziękuję bardzo. Ja również zamieniam się w słuch. Oddaję mikrofon i ekran Tobie, Paulina. Super, dziękuję bardzo. Dobrze, to ja w takim razie nie tracę czasu i udostępniam ekran. Bardzo proszę tylko, żebyście potwierdzili, że faktycznie mój ekran jest widoczny. Tak, widać wszystko, super. Dobrze, więc ja Was witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Mucha, jestem współzałożycielką WebUp. Jeszcze raz bardzo dziękuję całemu zespołowi Fanimani za tą możliwość pokazania Wam dzisiaj troszeczkę więcej informacji, wiadomości na temat programu Google Ad Grants. Jeśli nie wiecie jeszcze, co to jest, to już za chwileczkę powiem więcej. Także zaczynając, tak jak wspominałam, ja nazywam się Paulina Mucha, na co dzień współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, efektywnie zarządzam budżetem organizacji pozarządowych w wysokości około 11 milionów dolarów, także naprawdę myślę, że doświadczenie całego naszego zespołu jest na wysokim poziomie. Staramy się, aby faktycznie dopasować zawsze strategię marketingową do typu organizacji. Oczywiście to jest głównie marketing internetowy na wielu platformach, natomiast dzisiaj skupimy się na platformie Google. Tutaj akurat wrzuciliśmy kilku naszych klientów. Jeżeli widzicie tutaj wśród nas, jeśli są wśród nas nasi klienci, to serdecznie Was oczywiście pozdrawiam. Jak widzicie, są to czasem duże organizacje i dla takich organizacji staramy się zawsze dopasować tą strategię, ale są też małe, lokalne organizacje, bo takie oczywiście też potrzebują wsparcia marketingowego. Dodatkowo prowadzimy też grupę na Facebooku, gdzie zrzeszamy organizacje pozarządowe w ramach programu Google Ad Grants. Oczywiście jest to bezpłatna grupa, gdzie wymieniamy się wiedzą na temat programu Google Ad Grants, jak z niego skorzystać, jak poprawić efektywność reklam. Tutaj Oskar też, który jest dzisiaj ze mną z naszego zespołu, wrzucił na czacie link do naszej grupy, także oczywiście serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy.
Plan spotkania jest dzisiaj bardzo prosty. Zaczniemy od samego tematu, czym jest program Google Ad Grants. Jeśli jeszcze nie wiecie, to oczywiście zaraz dokładnie sobie przejdziemy, co to jest, jak można z tego skorzystać i co wam w ogóle daje ten program. Następnie przejdziemy przez już samo wykorzystanie programu. Także jeżeli korzystacie z programu, to faktycznie ta druga część może was bardziej zainteresować. Jeśli nie, a macie w planach, mam nadzieję, po dzisiejszym webinarze, to na pewno ta druga część, dzięki niej dowiecie się troszeczkę więcej, jak z tego programu skorzystać. Jeśli nie macie wiedzy na temat marketingu internetowego, nie jesteście biegli w platformach marketingowych, to myślę, że też możecie skorzystać z tej drugiej części. No i na samym końcu oczywiście spędzimy troszeczkę czasu na sesji pytań i odpowiedzi, ale oczywiście jeśli w międzyczasie pojawią się jakieś pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Marek też tu jest ze mną, także jeżeli czegoś nie zauważy, to na pewno się włączy. I oczywiście jest też ze mną Oskar, który na czasie będzie się starał na bieżąco odpowiadać na wasze pytania. Dobrze, zanim przejdziemy do samego programu Google Ad Grants, jesteśmy ciekawi, ile z was zna ten program i faktycznie korzysta z tego programu. Także tutaj Marek udostępnił taką ankietę dla was. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście się z nami podzielili tą informacją, czy faktycznie korzystacie z programu, czy macie ten program, czy nie korzystacie, czy macie już zablokowane konto i w przeszłości korzystaliście. Ten program działa już dosyć sporo, także myślę, że może faktycznie słyszeliście o programie, ale jeszcze nigdy nie było okazji, żeby z niego skorzystać. Widzę, że głosów tutaj jest coraz więcej. Zdecydowanie przeważa nie korzystamy. Także myślę, że na pewno dzisiaj dowiecie się, jak skorzystać z programu, no i tak jak wspomniałam wcześniej, co ten program wam da. Ja teraz się od razu wtrącę, że dam jeszcze 5 sekund na to, żeby udzielić odpowiedzi. I przedstawię wam za chwilę wyniki i pokazuję wam, jak to wygląda. Wygląda to tak, widzę, że tam jeszcze chyba da się uzupełniać. Faktycznie większość z was nie korzysta z Google Ads Grant. Ja powiem, że my w Funny Money korzystamy z Google Ads Grant z różnym wynikiem od 2016 roku. Tak. I tam w międzyczasie była taka duża zmiana, gdzie my faktycznie wykorzystaliśmy te 10 tysięcy dolarów, a potem się to zmieniło. O tym będzie opowiadała Polina. Będziemy mieć dla was jeszcze później kolejną ankietę, ale ja już kończę gadanie, oddaję głos. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o program Google Ad Grants, to faktycznie na przestrzeni lat troszeczkę zasady korzystania z programu się zmieniły, troszeczkę same warunki korzystania z programu się zaostrzyły, dlatego rozumiem osoby, które mają już niestety zablokowanego. Myślę, że ci dowiecie się, jak go odblokować, co zrobić, żeby faktycznie ten grant znowu zaczął działać. Tak jak wspomniałam, myślę, że dzisiaj każdy z was dowie się troszeczkę, jak z tego programu skorzystać, jak do niego dołączyć lub jak odblokować swoje konto. Także bez zbędnych szczegółów przejdźmy do części pierwszej, czyli co to właściwie jest ten program Google Ad Grants, o którym dzisiaj rozmawiamy. Myślę, że każdy z was, każda organizacja chciałaby się dowiedzieć, jak może zwiększyć swój budżet marketingowy. Jednak wiadomo, że jeżeli jakikolwiek mamy budżet w naszej organizacji, chcielibyśmy go jak najlepiej wykorzystać, oczywiście przeznaczyć ten budżet na nasze inicjatywy, które organizujemy, na naszych podopiecznych. Dyskutujemy, jak tutaj promować naszą organizację, co zrobić, żeby była bardziej widoczna, jak szerzyć świadomość organizacji, ale mimo wszystko często jest problem z tym budżetem. I właśnie dlatego tutaj pojawiło się pytanie, jak mogę otrzymać 10 tysięcy dolarów budżetu reklamowego miesięcznie właśnie na reklamę w internecie. I na tą odpowiedź, na to pytanie może wam pomóc odpowiedzieć program Google Ad Grants. Jest to program, który jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jest to stosunkowo mało popularny program, ponieważ korzysta z niego tylko około 30 tysięcy organizacji non-profit na całym świecie. Jest to budżet, w ramach którego właśnie możemy otrzymać to 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Jest to dofinansowanie, które jest przyznawane na czas nieokreślony, tak długo jak spełniamy warunki polityki Google Ad Grants, o której powiem więcej za chwilkę. Jest to dofinansowanie, które otrzymujemy tylko i wyłącznie na reklamę tekstową w wyszukiwarce Google, czyli jest to reklama Google AdWords, dawniej zwana Google AdWords, teraz jest to po prostu reklama Google Ads.
Jeżeli zastanawiacie się, jak dokładnie wygląda taka reklama, to tutaj wrzuciłam Wam screenshota właśnie z wyszukiwarki. Jeżeli na przykład wpiszemy sobie w wyszukiwarkę Google hasło, frazę Fundacja dla Dzieci, to tak jak widzicie, pierwsze trzy wyniki, które wyświetlają się na tym screenshocie, to są właśnie reklamy. One po prostu mają dopisek reklama koło adresu URL. No jak sami podejrzewacie, taka reklama oczywiście może się przekuć na wiele korzyści. Między innymi dzięki takiej reklamie, jeżeli jesteśmy bardziej widoczni w internecie, jeżeli wyświetlamy się im wyżej, oczywiście w wyszukiwarce, tym lepiej, tym większe korzyści możemy zdobyć. Między innymi pierwsze rzeczy, które mogą nam wpaść do głowy, to jest oczywiście pozyskiwanie darczyńców. Dajemy się lepiej znaleźć, jesteśmy bardziej widoczni. Jeżeli użytkownik wpisuje jakieś frazy związane właśnie z przekazaniem darowizn, to my jako nasza organizacja od razu wyświetlamy się na górze, także może to zwiększyć przyrost tych darowizn, czyli pozyskanie nowych darczyńców. Możemy oczywiście dzięki programowi Google Ad Grants też pomóc naszym podopiecznym. Możemy promować różne inicjatywy, które promujemy, które organizujemy. Możemy zrekrutować też nowych wolontariuszy, czyli mogą nas łatwiej znaleźć osoby, które poszukują wolontariatu lub właśnie promować nasze inicjatywy. Często oczywiście mamy taki problem, że nawet jeżeli promujemy jakąś inicjatywę, to niestety często zabraknie nam tego budżetu reklamowego, żeby wystarczająco dobrze to wypromować. W tym przypadku, jeśli użytkownicy są potencjalnie zainteresowani inicjatywą, na przykład organizujemy jakiś maraton, to dzięki właśnie takiej formie reklamy możemy wypromować naszą inicjatywę. Musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi o warunki przystąpienia, nie musicie być organizacją pożytku publicznego. To jest program skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych, nie tylko ze statusem OPP. Także jeżeli jesteście stowarzyszeniem, czy jesteście fundacją, która nie jest OPP, to jak najbardziej nadal możecie skorzystać z takiego programu. Jeżeli chodzi o warunki przystąpienia, one są bardzo proste. Przede wszystkim, aby wypełnić aplikację do programu Google Ad Grants, musicie posiadać odpis z KRS-u, musicie też posiadać statut i musicie mieć oczywiście stronę internetową. Bez strony internetowej niestety cały marketing internetowy nie do końca ma sens, szczególnie w wyszukiwarce Google, bo jednak gdzieś te reklamy muszą prowadzić. Ja mam od razu pytanie szybkie, tak, bo pewnie za chwilę się to może pojawić. Rozumiem, że jeśli organizacja nie jest zarejestrowana w KRS, czyli mówię tutaj o stowarzyszeniach zwykłych, to one nie mogą z tego korzystać. Niestety nie. Niestety musimy mieć ten odpis KRS-u, dlatego to... Już się pojawiło pytanie od Rafała, tak. Czy stowarzyszenie rejestrowane u starostów, czyli zwykłe, niestety nie mogą z tego korzystać. No niestety nie musimy mieć ten odpis KRS, po prostu nie przejdziemy tej procedury, zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego warto jednak zarejestrować stowarzyszenie, ponieważ no myślę, że korzyści są dla nas wszystkich jasne, warto mieć taki budżet reklamowy, warto z niego korzystać, dlatego myślę, że warto też przygotować wszystkie, spełniać te wszystkie warunki, które są tutaj wymienione. Jeżeli chodzi o samą stronę internetową, to mamy troszeczkę więcej wymagań, które nasza strona internetowa musi spełniać. Natomiast one nie są bardzo trudne i możemy je sami od ręki przygotować z małą pomocą naszego webmastera. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, musimy mieć certyfikat bezpieczeństwa SSL. Jeżeli nie wiecie, czy macie certyfikat SSL, nie jesteście biegli w tematach informatycznych, to tutaj na kolejnym slajdzie przygotowałam taki mały screenshot, jak ten certyfikat SSL można sprawdzić. Przede wszystkim, jeżeli wejdziecie na swoją stronę internetową organizacji, to tutaj u góry koło adresu URL macie taką kłódkę. Ta kłódka świadczy o tym, że wasze połączenie jest bezpieczne i strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Dodatkowo, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, przy HTTP, jeżeli strona internetowa jest zabezpieczona, wtedy mamy dopisek po prostu S, czyli to jest HTTPS w adresie URL i wtedy też mamy pewność, że to połączenie jest zabezpieczone. Jeżeli nie posiadacie certyfikatu SSL, to nie jest żaden problem. Wystarczy, że zwrócicie się do waszego webmastera. Taki certyfikat SSL wystarczy wykupić i wasz webmaster już założy wam ten certyfikat na stronie. To nie jest naprawdę żaden problem. Koszty też nie są wysokie takiego certyfikatu. Myślę, że
że wasz webmaster powie wam więcej na ten temat. Jeśli oczywiście macie pytania, to zadawajcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Drugą ważną rzeczą, która koniecznie musi znaleźć się na waszej stronie internetowej, jest misja i cele statutowe organizacji. Jest to niezwykle ważne, bo w momencie, kiedy Google będzie skanować waszą stronę przy aplikacji do programu Google Ad Grants, będzie zwracać na te szczegóły, czy na stronie jest informacja o waszej organizacji. Niestety, jak z pewnością wiecie, wiele firm, które podszywają się też pod organizację, chce skorzystać z takiego programu i wykorzystać to tylko i wyłącznie na cele komercyjne, nie powiązane z organizacją. Dlatego Google'owi też zależy, żeby jednak te strony internetowe były weryfikowane, same reklamy, o których powiem też za chwilkę, też były na bardzo wysokim poziomie. Dlatego ważne jest, żeby w pierwszym etapie żebyście zadbali o to, żeby na stronie internetowej gdzieś w zakładce o nas, w stopce, czy gdziekolwiek na stronie znalazła się właśnie ta wasza krótka misja organizacji, oczywiście nazwa i logo koniecznie, oraz właśnie cele statutowe lub ewentualnie możecie załączyć po prostu statut waszej organizacji. Certyfikat SSL, myślę, że jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście tak mówię, zadawajcie, ale myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, uwierzcie mi, to nie jest żaden problem. Dodatkowo, ważne jest, żeby na waszej stronie internetowej nie było żadnych włączonych reklam Google AdSense. Jeśli zastanawiacie się, co to są reklamy Google AdSense, to są reklamy banerowe. Tutaj mamy przykład, jak taka reklama może wyglądać. To jest akurat Onet. Myślę, że Onet jest dość znaną stroną. Jak widzicie tutaj po prawej stronie jest właśnie taka reklama banerowa różnych reklamodawców. Takich reklam nie może być na waszej stronie internetowej. Nie możecie prowadzić równolegle reklam tekstowych z programu Google Ad Grants i też prowadzić reklam na waszej stronie internetowej. Oczywiście, jeżeli macie jakieś banery waszych sponsorów czy jakiekolwiek logo waszych sponsorów, to nie ma żadnego problemu. Po prostu nie mogą być to reklamy, które są zasilane przez Google, czyli po prostu są innym typem reklam Google'a. Ja tutaj dodam, że jak sobie zobaczycie, Funimani jest takim przykładem, że my korzystamy z Google Ad Grants, mamy tam logotypy oczywiście partnerów sklepów, no ale ten jakby mechanizm Funimani i dorowiecnych zakupów działa w taki sposób, że de facto wspieramy organizacje społeczne, tak? Czyli to nie jest tak, że to jest jakaś reklama taka właśnie displayowa. Też jeśli ktoś z was korzysta z programu FaniSeo i ma u siebie na stronie linki reklamodawców, to też nie, w żaden sposób nie koliduje z Google Ad Grants. Dokładnie tak. Cieszę się, że dopowiedziałeś. Faktycznie jak najbardziej w takim przypadku nie ma żadnego problemu. Tak jak mówię, jedynie nie możemy posiadać banerów na naszej stronie internetowej, ale mimo wszystko myślę, że to nie jest dość popularne zjawisko. Dlatego myślę, że możemy przejść dalej. Ostatnią bardzo ważną rzeczą, której koniecznie nie możemy znaleźć na naszej stronie internetowej, to są wirusy. Nasza strona musi być wolna od wirusów. Nie może tam być żadnego niebezpiecznego oprogramowania lub jakichkolwiek linków, które nie działają, złośliwych linków, które prowadzą do jakichś złośliwych stron. Myślę, że tutaj akurat weryfikacja takich wirusów jest dosyć prosta. Zazwyczaj po prostu na stronie wyświetlają się jakieś złośliwe reklamy, których w żadnym wypadku nie chcieliśmy dodać na stronie, lub jeżeli kiedykolwiek było włamanie na stronie, to już oczywiście też może zweryfikować wasz webmaster, jeżeli sami tego nie widzicie. Natomiast jeżeli wasz webmaster potwierdza, że na stronie nie ma żadnych wirusów, że wasza strona jest bezpieczna, wy także nie widzicie, nie zanotowaliście żadnych włamań na stronę, wszystko jest w porządku, to jak najbardziej możecie przystąpić do aplikacji, do programu Google Ad Grants. Jeżeli oczywiście gdzieś jednak okazało się, że był jakiś złośliwy link, to tak czy siak przy skanowaniu waszej strony internetowej Google wyśle do was taką wiadomość zwrotną właśnie, że jednak coś na stronie nie działa i musicie to poprawić. Natomiast nie musicie się niczym martwić, nawet jeżeli nie przejdziecie tej aplikacji prawidłowo za pierwszym razem, i faktycznie będzie coś nie tak ze stroną internetową, to macie czas, macie możliwość poprawienia tej strony internetowej, dodania ważnych informacji, których brakuje, i ponowne złożenie podania. Zaraz wam powiem więcej, jak takie podanie złożyć. Ostatnią ważną informacją jest sprzedaż na stronie, czyli działalność gospodarcza waszej organizacji. Jak najbardziej możecie promować działalność gospodarczą waszej organizacji na stronie. Możecie, jeżeli macie sklep internetowy, na przykład sklep dobroczynny, to także możecie go promować przez program Google Ad Grants. Jedyna ważna rzecz, o której musicie pamiętać, że w momencie, kiedy faktycznie organizacja prowadzi sprzedaż na stronie,
na stronie powinna gdzieś się pojawić informacje o tym, że jednak ta sprzedaż, pieniądze z tej sprzedaży są przekazywane na organizację lub właśnie załączyć raporty finansowe na waszej stronie internetowej. Jest to dosyć ważne w momencie, kiedy aplikujecie do programu Google Ad Grants, ponieważ wtedy, tak jak wspomniałam, jest dosyć mocno weryfikowana wasza strona internetowa. Jest bardzo ważne, żeby wszędzie zaznaczać jednak, że działacie w ramach organizacji, że działacie w ramach waszych cel statutowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w skrócie, jeżeli macie sklep internetowy, jeżeli macie tą działalność gospodarczą, wasza organizacja prowadzi, to jak najbardziej również możecie skorzystać z programu Google Ad Grants i również ją promować w ramach tego programu. Jeżeli chodzi o sam proces aplikacji do programu Google Ad Grants, jest on dosyć prosty, natomiast jest troszeczkę czasochłonny. Musicie uzbroić się w cierpliwość i niestety postępować zgodnie z instrukcjami na platformach. Nawet jeżeli nie jesteście biegli w jakichkolwiek dofinansowaniach, w wypełnianiu wszystkich aplikacji o dofinansowania lub nawet właśnie w takich technicznych, internetowych sprawach, to myślę, że dacie sobie radę. To nie jest trudne, tylko potrzebujecie troszeczkę czasu, żeby się tego przygotować, przygotować wszystkie dokumenty i na spokojnie usiąść i zapoznać się z informacjami. Przede wszystkim pierwszym etapem, który musicie wypełnić, aby złożyć podanie do programu Google Ad Grants, jest zarejestrowanie waszej organizacji w portalu TechSoup. Portal TechSoup to jest, program TechSoup to jest internetowa, to jest platforma, która weryfikuje działalność waszej organizacji, potwierdza, że wasza organizacja istnieje i na tej podstawie udziela takiego tak zwanego tokenu kwalifikacji, czyli to jest token, w którym legitymujecie się dalej w Google i tam już wypełniacie dalszą część waszej aplikacji. Sam pierwszy etap tej rejestracji na portalu TechSoup jest troszeczkę czasochłonny, ponieważ jednak to nie jest automatyczna weryfikacja. TechSoup fizycznie sprawdza każdą aplikację, czy na pewno organizacja istnieje, czy na pewno nie jest w likwidacji itd., itd. I na tej podstawie kwalifikuje was na swoim portalu. Jeżeli jesteście już zarejestrowani w TechSoup, to bardzo dobrze, ponieważ skraca to wasz czas aplikacji do programu Google Ad Grants o minimum tydzień. Także warto odszukać to hasło i ponownie się na nim zalogować do waszego profilu organizacji. Tam możecie postępować dalej właśnie zgodnie z tą instrukcją. Czyli w momencie, kiedy już jesteśmy zarejestrowani w TechSoup, przechodzimy do drugiego etapu, czyli logujemy się w TechSoup, pobieramy nasz token kwalifikacji i rejestrujemy się na stronie Google dla organizacji non-profit, czyli Google for non-profit. Jest to druga platforma, o której zaraz opowiem troszeczkę więcej. Mam też oczywiście screenshoty pokazane, jak te strony wyglądają. Natomiast pokrótce powiem wam, że to jest już platforma, oczywiście, która należy do Google'a, gdzie już bezpośrednio rejestrujemy naszą organizację, aby skorzystać ze wszystkich benefitów, jakie daje bycie w Google za organizacją non-profit, ze wszystkich programów, które Google organizuje, bo jest to nie tylko program Google Ad Grants, ale Google dostarcza także wiele różnych możliwości, dużo różnych innych programów, na przykład jest to Google Workspace, jest to YouTube dla organizacji, także tych programów, które oferuje Google, jest bardzo sporo, natomiast najpopularniejszym programem mimo wszystko jest Google Ad Grants, ponieważ daje największe korzyści dla samej organizacji, jednak ten budżet jest tak duży, że naprawdę on cieszy się największą popularnością. No i w końcu trzecim etapem jest już aktywacja tego programu Google Ad Grants. Robi się to bezpośrednio w tym Google dla organizacji non-profit i z tego miejsca dostajemy informacje od Google'a, czy jesteśmy przyjęci do programu, czy spełniamy warunki, to właśnie na tym etapie Google weryfikuje naszą stronę internetową. Cały proces trwa około 3 tygodni maksymalnie, natomiast z tego, co słyszałam, widzę po naszych organizacjach, proces ten został ostatnio skrócony do 2 tygodni, także myślę, że jeżeli chcielibyście skorzystać z programu, jeżeli przewidujecie jakąś inicjatywę, którą warto wypromować, to nie dzieje się to od razu, dlatego warto wcześniej przygotować całą aplikację, złożyć podanie do programu i zacząć skorzystać z tego programu, aby przygotować całą kampanię reklamową. Tutaj mam troszeczkę więcej szczegółów na temat tych platform, o których przed chwilą opowiedziałam. Jest to przede wszystkim ten pierwszy etap, czyli właśnie platforma techsoup.pl, gdzie rejestrujecie waszą organizację. Pamiętajcie, że jeżeli macie więcej niż jedną organizację,
to trzeba niestety założyć kilka kont. Nie możecie wy z jednego konta rejestrować wiele organizacji. Każda organizacja musi mieć swoje konto w Texu. Drugim etapem jest właśnie ten Google dla organizacji non-profit. Pamiętajcie, że możecie zarejestrować się w Google dla organizacji non-profit dopiero, kiedy zarejestrujecie się w Texu. Koniecznie dlatego właśnie, żeby zdobyć ten token kwalifikacji. Po zarejestrowaniu do Texu możecie zalogować się do waszego profilu na Texu, wejść w tokeny kwalifikacji i tutaj pobrać kod Texu. To jest token kwalifikacji, natomiast jak widzicie, to jest po prostu ciąg znaków unikatowych oczywiście dla każdej organizacji, który jest przyznawany na 60 dni i w tym czasie po prostu musicie skopiować ten token i przejść do Google dla organizacji non-profit. I tutaj może się pojawić pytanie, co jeśli jestem zarejestrowany w TechSoup, ale niestety nasz token już wygasł. Nie ma żadnego problemu, musicie ponownie zalogować się do TechSoup i po prostu odnowić ten token. To akurat dzieje się automatycznie, także nie będziecie musieli na to tracić czasu, nie będziecie musieli czekać. Natomiast musicie pamiętać, że on jest przyznawany 60 dni i w ciągu, jeżeli już zaczęliście ten proces przystąpienia do programu Google Ad Grants, to po prostu pamiętajcie, że musicie go skopiować i zarejestrować się tym tokenem właśnie w Google dla organizacji non-profit. No i w końcu tym trzecim etapem, kiedy już zarejestrujemy się w Google dla non-profit, to jest właśnie aktywacja usług. Tak jak tutaj widzicie na screenshocie, tych usług jest sporo, między innymi właśnie jest to program Google Ad Grants, gdzie już bezpośrednio aplikujemy po tym, jak jesteśmy zarejestrowani w Texu, w Google non-profit. Tak naprawdę po naszej stronie już nie ma żadnych dodatkowych informacji, które musimy udzielić Google'owi. Reszta jest po stronie już samego Google'a, czyli właśnie głównie skanowanie naszej strony internetowej, czy na pewno spełniamy wszystkie warunki, czy na pewno możemy zostać zatwierdzeni do programu Google Ad Grants. Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli gdzieś na tej ścieżce do aplikacji do programu coś poszło nie tak, jednak na stronie okazało się, że pojawiło się złośliwe oprogramowanie albo brakuje informacji o organizacji, nie ma żadnego problemu, wtedy po prostu niestety tutaj pojawi się informacja zarówno mailowa, jak i tutaj na waszej platformie Google for Non-Profit, informacja, że nie jesteście zakwalifikowani i co należy zrobić, żeby jednak zostać zakwalifikowanym. I w tym momencie wystarczy ponownie złożyć podanie. Nie ma takiej, nie zdarza się, nie musicie się martwić, jeżeli raz kilkukrotnie zostanie wasze podanie odrzucone. To nie jest tak, że mamy tylko jedną lub trzy szanse, żeby złożyć podanie. Mamy nieograniczoną liczbę szans, chyba że po prostu nie spełniamy ogólnych warunków przystąpienia do programu, czyli na przykład nie jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy na przykład szpitalem lub uniwersytetem, jakąkolwiek formą właśnie edukacją, czyli szkołą albo uniwersytetem. Tutaj akurat nie możemy wtedy skorzystać z programu, ponieważ dla edukacji są inne programy googlowskie. Natomiast tak jak wspomniałam, jeżeli jesteście organizacją pozarządową, fundacją lub stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie, jak najbardziej możecie skorzystać z tego programu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z rejestracją do programu Google Ad Grants lub gdzieś utknęliście w połowie, coś się zmieniło, coś gdzieś nie umiecie odzyskać hasła, co niestety jest bardzo częste, że organizacje niestety zaczęły tą rejestrację, ale na przykład na poziomie Google for Non-Profit niestety nie udało się przejść przez tą aplikację lub hasło zostało zgubione, niestety trzeba odzyskiwać to hasło. Pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli dzisiaj teraz po naszym webinarze rozpoczniecie tę aplikację, koniecznie musicie pamiętać swoje hasła, wasze loginy, ponieważ na każdą organizację można udzielić tylko jednego konta w Google for Non-Profit, także nie możemy założyć na przykład trzech kont Google for Non-Profit dla Fanimani. Fanimani może mieć tylko jedno konto dla Google for Non-Profit, także koniecznie musimy pilnować naszych haseł, ponieważ z odzyskaniem jest bardzo dużo problemów. I słuchajcie, i tutaj tym samym kończymy pierwszą część naszej prezentacji i mamy dla was drugą ankietę. Tym razem chcielibyśmy sprawdzić, na ile korzystacie z programu. Wiemy już, kto korzysta, kto nie korzysta, kto wkrótce zacznie korzystać. Natomiast ciekawi nas, na ile korzystacie z tego programu, na ile wykorzystujecie u was właśnie program Google Ad Grants w waszej organizacji. Także Marku, jakby mogła się prosić o udostępnienie. Tak. Jestem, od razu odpowiem na pytanie na przykładzie naszym, w sensie Fanimani, że my faktycznie jesteśmy zarejestrowani Google dla non-profit i mamy tam również inne domeny podpięte, nie tylko fanimani.pl, chyba zdaje się, że jeśli dobrze pamiętam, to fanipay.pl,
czyli te płatności dla organizacji społecznych też mamy podpięte. Ale jak gdyby konto dla, na tym portalu Google dla non-profit jest jedno, można korzystać z różnych domen. To chyba też tutaj się pojawiła informacja, pojawiło się pytanie, czy na potrzeby projektu prowadzonego przez fundację, a nie strony głównej można korzystać. Tak, jak najbardziej można korzystać. Ja pewnie, nie wiem, Paulina, może wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że pewnie lepiej aplikować na początek na stronę główną, tam gdzie jest misja, statut i tak dalej, a później na stronę projektu, a może to nie ma znaczenia. To znaczy tak, myślę, że, dobra, to może po kolei. Jeżeli chodzi o samo konto Google for Non-Profit, to ono jest przydzielane na organizację, czyli możemy mieć kilka stron internetowych, takie na przykład wy macie, natomiast to jest cały czas jedno konto waszej organizacji. I to jest po prostu kluczowe, ponieważ to automatycznie dostajemy od TechSoup. TechSoup weryfikuje, że nasza organizacja istnieje, potwierdza Google'owi, że faktycznie my to my i działamy. I wtedy w Google for Non-Profit aplikujemy do programu Google Grants jako cała organizacja. A jeżeli chcemy promować więcej niż jedną stronę internetową, nie ma żadnego problemu, ale faktycznie, tak jak powiedział Marek, najlepiej składać podanie do programu Google Ad Grants na najbardziej organizacyjną, fundacyjną stronę internetową, czyli tam, gdzie jest najwięcej informacji o waszej fundacji, gdzie są właśnie te cele statutowe, tak żeby Google mógł faktycznie zweryfikować, że jesteście tą organizacją i wszystko, co robicie, robicie w ramach waszej organizacji. Natomiast później po otrzymaniu zatwierdzenia do programu Google Ad Grants, wtedy możecie dodać do waszego konta reklamowego więcej domen. Tutaj nie ma żadnego problemu. Tych domen możecie dodać nieograniczoną ilość, jeżeli macie 5 stron internetowych, 10 stron internetowych i chcecie po prostu pod każdy projekt promować inną stronę internetową, nie ma żadnego problemu. Natomiast musicie wypełnić stosowny formularz do zatwierdzenia każdej kolejnej strony internetowej. Nie może być tak, że jak macie już konta na Google Ad Grants, to nagle możecie promować wszystkie strony internetowe. Nie, każda strona nowa internetowa musi też zostać zatwierdzona. Natomiast ten proces jest już dużo prostszy. Ta strona nie jest tak rygorystycznie sprawdzana i zazwyczaj taki proces trwa do 5 dni roboczych. Okej, dzięki bardzo za odpowiedź. I lecimy do ankiety. Czy obsługujecie, czy samemu korzystacie z Google Ads Grant? Czyli czy po prostu wchodzicie na to ads.google.com i tam coś klikacie z jaką tam częstotliwością czy umiejętnością? Widzę, że nie, to pewnie nie znam zupełnie, to nam w sumie wynika pewnie z wcześniejszej naszej ankiety. Faktycznie, jeśli nie korzystacie z programu, to tłumaczę, dlaczego nie znacie zupełnie możliwości wykorzystania programu Google Ad Grants i konta reklamowego. Też przypominam, że tak jak wspomniał zresztą Marek, faktycznie te zasady Google Ad Grants troszeczkę się zaostrzyły od października 2018 roku, dlatego nawet jeżeli w przyszłości wykorzystywaliście na przykład w 100% wasze konto reklamowe, wasz budżet reklamowy, to faktycznie przez te zasady mogło się troszeczkę zmienić. Ja odpowiem zaraz, co zrobić, żeby lepiej wykorzystywać ten program i jakie dokładnie są te zasady, które koniecznie trzeba przestrzegać, żeby konto nie zostało zablokowane i dofinansowanie zostało odebrane. Ale też widzę, że mamy tutaj dwie osoby, które odpisały, że znają jak własną kieszeń, pewnie jedną z nich super. Jest Oskar. Dobrze, zamykam już ankietę i lecimy z drugą częścią. Dobrze, przejdźmy więc do części drugiej, czyli właśnie wykorzystanie programu Google Ad Grants. Powiedzieliśmy już sobie troszeczkę o tych zablokowanych kontach, o tych nowych zasadach Google, o tej całej polityce Google Ad Grants. Dla tych z Was, którzy wcześniej nie słyszeli w ogóle o polityce Google Ad Grants, to jest główna różnica między normalnym, zwykłym kontem reklamowym Google Ads, a właśnie tym kontem Google Ad Grants. W ramach dofinansowania Google Ad Grants musimy spełniać warunki Google, czyli to konto musi spełniać troszkę więcej warunków niż zwykłe konto reklamowe, to znaczy, tak jak tutaj widzicie, między innymi właśnie musimy spełniać warunki dotyczące haseł na stronie, jakości reklam, jakości słów kluczowych, musimy prowadzić odpowiednią konwersję na koncie. Jest tych warunków troszeczkę dużo, dlatego ważne, żeby przed rozpoczęciem działania na waszym koncie reklamowym lub w momencie, kiedy odblokowujecie wasze konto reklamowe, żebyście dokładnie przeszli przez całą politykę Google Ad Grants. Ona też oczywiście znajduje się na oficjalnej stronie Google Ad Grants. Jeżeli wygooglujecie sobie Google Ad Grants, to tam pojawi się cały spis warunków polityki Google Ad Grants. No i tak jak tutaj widzicie, między innymi najważniejszymi, najbardziej problematycznymi zasadami Google Ad Grants, szczególnie dla nowicjuszy, jest przede wszystkim właśnie ten poziom CTR, czyli współczynnik klikalności na poziomie minimum procent. Widziałam, że ktoś wcześniej wspominał w komentarzach też o tej zasadzie.
Polega ona tak, na to, to tym. było takie pytanie o, Tak. czy to jest 5, czy to jest 10% też. Dokładnie tak, Daję. To jest 5% i to jest na poziomie całego konta reklamowego, nie tylko kampanii reklamowej, czy danego słowa kluczowego. Kiedy wejdziemy sobie w przegląd naszego konta reklamowego, to 5% musi być na poziomie całego konta reklamowego. Jeżeli będzie mniej, wtedy musimy pilnie zacząć działać. Najlepiej po prostu wejść sobie wtedy w spis słów kluczowych, sprawdzić, które słowo kluczowe ma wtedy poniżej 5% i te najbardziej zaniżające konto wtedy po prostu wstrzymać, aż ten poziom wyniesie 5%. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że Google na samym początku faktycznie po wprowadzeniu tej zasady blokował bardzo dużo kont, do tego stopnia, że troszeczkę zmienił sposób przestrzegania tych zasad przez organizację. To znaczy teraz Google stara się wyświetlać reklamy i wyświetlać reklamy organizacji tak, aby jednak ten poziom CTR był na tej wysokości minimum 5%. Czyli jeżeli Google widzi, skanuje nasze konto reklamowe i widzi, że mamy wiele haseł, które zaniżają na ten poziom 5%, to po prostu one najprawdopodobniej nie będą się wyświetlać automatycznie przez Google'a. Także myślę, że nie musicie się martwić tym poziomem 5%. Inną sprawą jest wynik jakości haseł. Wynik jakości haseł można bardzo łatwo sprawdzić na swoim koncie reklamowym, dodając kolumnę w spisie haseł wynik jakości. Wynik jakości świadczy o jakości naszych słów kluczowych. Jeżeli nasze hasło wynosi 3 lub mniej na 10, to znaczy, że musimy je koniecznie wstrzymać. 10 na 10 to oczywiście jest hasło o bardzo wysokiej jakości, natomiast hasło 1 na 10 to jest oczywiście hasło bardzo niskiej jakości, które nawet nie będzie powodować żadnych wyświetleń. Tutaj Google stwierdził, że każde hasło, które ma wynik jakości poniżej 3 na 10, to niestety musi zostać usunięte lub wstrzymane na naszym koncie reklamowym. Nie możemy dalej promować się pod to hasło reklamowe. Także musicie koniecznie pilnować tej zasady. Konto pod tym warunkiem jest sprawdzane raz dziennie, także albo musicie raz dziennie się logować na to konto i faktycznie wstrzymywać te konta reklamowe, albo drugim, łatwiejszym sposobem, które oczywiście polecamy, to jest wprowadzenie reguły automatyzacji. Na każdym koncie reklamowym, niezależnie czy to jest normalne konto reklamowe Google, czy to jest konto Google Ad Grants, możecie wprowadzać bardzo dużo różnych reguł automatyzacji, czyli po prostu konto w momencie, kiedy coś się wydarzy, może automatycznie działać za nas, czyli w tym przypadku możemy sobie ustawić reguły na naszym koncie, że jeśli wynik jakości na naszym haśle wyniesie mniej niż 3 na 10, to takie hasło zostanie automatycznie wstrzymane. Oczywiście to ma zaoszczędzić czasu i nie będziecie musieli się martwić, że konto zostanie zablokowane z tego powodu. Z naszego doświadczenia wiemy, że niestety to jest jeden z głównych powodów zablokowania konta. W przyszłości dosłownie, jeżeli jeden dzień takie hasło nie było wstrzymane, to faktycznie Google blokował to konto, teraz już troszeczkę te warunki się zmieniły, natomiast musicie koniecznie pilnować, żeby ten wynik jakości hasła się zgadzał. Wynik jakości haseł wiąże się bezpośrednio z wynikiem jakości reklam. Musicie pamiętać, że same reklamy też muszą być na wysokim poziomie. Teraz przy Google ostatnio trochę refreshował swój interfejs i teraz możecie widzieć, jaki wynik jakości ma sama reklama. Dlatego on jest akurat tutaj mamy trzy poziomy takiej jakości. Może to być wynik jakości niski, średni lub wysoki. Oczywiście zależy nam, żeby ten wynik jakości reklamy był jak najwyższy, także staramy się dodać jak najlepsze nagłówki reklam, jak najlepsze opisy reklam. Opowiem Wam za chwilkę, jak to zrobić, żeby ten wynik jakości był jak najwyższy. Kolejnymi warunkami związanymi bardziej z hasłami są przede wszystkim warunek braku pojedynczych haseł na Waszym koncie reklamowym. Kiedyś w przeszłości głównie konta reklamowe działały bardzo dobrze, dzięki temu, że na koncie było bardzo dużo pojedynczych haseł. Na przykład mogliśmy dodać na konto reklamowe hasło fundacja czy darowizna i dzięki temu oczywiście przez to, że to hasło jest takie popularne, bardzo często się wyświetlało, my też zbieraliśmy więcej kliknięć. No i oczywiście dzięki temu budżet się szybciej wydawał. Natomiast teraz od 2018 roku niestety nie może być na koncie pojedynczych haseł, czyli nie możemy już użyć hasła fundacja, tylko tak jak widzieliście na poprzedniej części możemy na przykład dodać
fundacja dla dzieci, czyli musimy bardziej sprecyzować te hasła. Jest o tyle dobre, że dzięki temu w ogóle wynik jakości, efektywność naszego konta reklamowego też jest wyższa. Także myślę, że mimo wszystko te warunki Google działają na naszą korzyść, także musimy się oczywiście ich przestrzegać, ale też nie myślmy sobie o nich jako o naszym wrogu, ponieważ jednak te warunki powstały głównie po to, żeby zmotywować fundacje, organizacje, żeby lepiej wykorzystywać te konto reklamowe, żeby jednak troszeczkę więcej nauczyć się, jak wykorzystywać te konto reklamowe i jak na nim lepiej działać. To ja mam pytanie. Jasne. Jak mogę przerwać? Proszę. Jedno pytanie jest od Wojtka. Czy pojedyncze hasło to hasło jednowyrazowe? Czy o takie chodzi? Dokładnie tak. Tak. Czyli tak. Jeden wyraz, tak? Pojedynczego wyrazu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okej, okay. To myślę, że mamy doprecyzowane. I być może to się później pojawi, ale chodzi mi po głowie, że tam był jakiś taki limit reklamowy $2. Czy tak, to... o tym też zaraz będę opowiadać. Okay, dobra. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra. Natomiast to już jest sama konfiguracja kampanii reklamowych, tak naprawdę ten limit jest od zawsze, także zaraz opowiem Wam, jak ten budżet reklamowy dokładnie się dzieli. Ostatnim warunkiem, najbardziej popularnym, który koniecznie, szczególnie w starych kontach, trzeba wprowadzić, to jest utworzenie śledzenia konwersji na koncie. Jeżeli nie wiecie, co jest konwersja, to już Wam tłumaczę. Śledzenie konwersji pozwala nam śledzić określone akcje na stronie internetowej, czyli na przykład pozwala nam mierzyć dane zachowanie użytkownika po wejściu w reklamę. Jeżeli na przykład mamy kampanię, której głównie celem jest przekazywanie, zwiększenie darowizn dla naszej organizacji, to w tym momencie oczywiście najbardziej nas interesuje, żeby jak najwięcej darowizn było przekazywane na naszym koncie reklamowym, na naszej stronie internetowej, przepraszam bardzo. I w związku z tym możemy utworzyć sobie na naszym koncie reklamowym konwersję, która będzie mierzyć, ile osób po wejściu w naszą reklamę faktycznie przekazała taką darowiznę. Oczywiście jest dla nas to kluczowa informacja, ponieważ dzięki temu wiemy, czy nasza kampania reklamowa jest efektywna, co możemy zmienić, na ile w ogóle jest zainteresowanie w przekazywaniu darowizn dla naszej organizacji. No i oczywiście dla Google'a jest to jeden z warunków w ramach polityki Google Ad Grants. Musimy mieć jakąkolwiek konwersję utworzoną na naszym koncie. My proponujemy zawsze utworzyć chociażby najprostszą konwersję, dopóki nie zastanowimy się i nie przemyślimy dokładnie w zespole, jakie konwersje naprawdę nas interesują, jakie działania na koncie. I w związku z tym proponujemy, aby zawsze rozpocząć od mierzenia czasu spędzonego na stronie, żeby utworzyć sobie taką podstawową konwersję, gdzie śledzimy, ile użytkowników na przykład spędziło na stronie minimum 30 sekund, dzięki temu ta konwersja będzie się naliczać, bo o to też Google'owi chodzi, żeby jakaś konwersja była na koncie naliczana. My będziemy spokojni i w międzyczasie będziemy mogli się na spokojnie zastanowić też, jak utworzyć inne typy konwersji, czyli pod przycisk, czyli kto przeszedł na daną zakładkę lub właśnie kliknął w dany przycisk. I dzięki temu właśnie ten warunek zostanie spełniony. Może wtrącę taki inny przykład konwersji, nawiązując do tego, że możecie wykorzystać grant do tego, żeby pozyskać wolontariuszy, no to może to być na przykład wypełnienie formularza, tak? Jeśli na stronie będziecie mieć formularz i wypełnienie formularza też może być taką konwersją i będzie się to ładnie spinać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj widzę, że też pojawiło się pytanie, czy trzeba korzystać z Google Analytics. Myślę, że to się wiąże bezpośrednio właśnie z tą konwersją, czyli Google Analytics jest nam przede wszystkim konieczny. Google Analytics czy Google Tag Manager, my zawsze proponujemy Google Analytics do mierzenia też statystyk na stronie, który jest dużo prostszy właśnie do utworzenia tej konwersji. Konwersję możemy tworzyć albo bezpośrednio na Google Analytics, czyli na platformie do mierzenia statystyk strony internetowej, lub możemy ją utworzyć przez Google Tag Manager. To są zupełnie dwie inne platformy, natomiast my zawsze zalecamy właśnie zrobić to przez Google Analytics, gdzie utworzenie tej konwersji jest dużo prostsze, a dodatkowo i tak korzystamy zazwyczaj z Google Analytics do mierzenia statystyk, żeby mierzyć wszystkie statystyki ze strony, wejścia organiczne na stronę i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek w Analyticsie są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o konwersję, a to już szczegóły. Dokładnie tak, natomiast jeżeli chcemy bardzo zaawansowaną konwersję, to oczywiście tutaj będziemy musieli korzystać z Google Tag Managera. Jeżeli jednak nie macie doświadczenia w konwersjach i nie słyszeliście wcześniej o Google Tag Manager, to myślę, że mimo wszystko łatwiej będzie to skonfigurować na Google Analytics, chociażby właśnie ten czas spędzony na stronie. Dobrze. Zanim przejdziemy już do samego tworzenia reklam, jak je tworzyć, żeby były efektywne i do przykładów reklam,
dla osób, które zaczynają swoją przygodę z kontem reklamowym Google Ad Grants, musicie pamiętać, że nie stworzycie tych kampanii reklamowych od razu. Musicie się na tym skupić, samo utworzenie konta reklamowego zajmuje średnio od 4 do 12 godzin, ponieważ musicie najpierw skonfigurować, ustawić dobrą walutę i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę zajmuje, a następnie samo monitorowanie konta reklamowego zajmuje około od 2 godzinkę, 2 godzinki miesięcznie. Natomiast musicie pamiętać, że też stworzenie wszystkich kampanii reklamowych na samym początku będzie najtrudniejsze, ponieważ wiele rzeczy może okazać się nieskuteczne, będziecie musieli wprowadzać zmiany. Natomiast jeśli wszystko faktycznie zacznie działać, to możecie już faktycznie przewidzieć sobie jeden dzień w miesiącu na sprawdzanie, czy faktycznie konto działa dobrze, czy coś należy zmienić, czy konwersje się naliczają, czy ewentualnie coś dodać. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, musicie koniecznie poznać konto reklamowe Google Ads. Teoria teorią, ale dopóki sami nie zalogujecie się na tym koncie Google Ads, jeżeli nie korzystacie z normalnych płatnych reklam, to faktycznie musicie zrozumieć nawigację, która jest na koncie reklamowym Google Ads. Konto Google Ad Grants działa dokładnie tak samo jak konto Google Ads. Jest to samo konto, tak samo wygląda, są takie same możliwości, dlatego warto, żebyście się zapoznali z całym systemem reklamowym. Pamiętajcie, że też reklamy Google AdWords są oparte na aukcjach. Zaraz Wam pokażę, jak dokładnie to działa. Natomiast musicie zapoznać się z całym systemem reklamowym. Pamiętajcie też o tej polityce Google Ad Grants. Musicie zawsze mieć to przed sobą, szczególnie jak tworzycie nowe kampanie, żeby one zawsze były zgodne z tą polityką Google Ad Grants na każdym poziomie, czy to są kampanie reklamowe, grupy reklam, czy słowa kluczowe. Pamiętajcie, że jednak są pewne zasady, które musimy przestrzegać, aby ten grant nie został nam odebrany. No i w końcu oczywiście macie do dyspozycji wiele zasobów, między innymi jest to oczywiście pomoc Google'a, która jest dostępna na każdym koncie reklamowym, możecie tam porozmawiać z konsultantem Google'a, możecie skorzystać z forum Google Ad Grants, ono jest niestety tylko anglojęzyczne, natomiast zawsze możecie tam poprosić o pomoc lub ewentualnie właśnie skorzystać z naszej grupy na Facebooku, gdzie także jeżeli macie jakieś pytania, jak skonfigurować na przykład konwersję, to my postaramy się Wam odpowiedzieć na to pytanie. I w końcu przejdźmy tak jeszcze bardzo szybko, jak wygląda właśnie ten program reklamowy Google AdWords. Jeżeli nie macie doświadczenia w żadnych reklamach typu CPC, to pamiętajcie, że Google AdWords działa właśnie na podstawie aukcji, czyli tak jak tutaj widzicie. Jeżeli na przykład wyszukujemy sobie frazę Fundacja dla Dzieci i wyświetli nam się reklama, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, oczywiście to jest nasza reklama, natomiast pieniądze z naszego konta reklamowego zostaną opłacone dopiero w momencie, kiedy ktoś kliknie w reklamę, czyli nasz budżet reklamowy to 10 tysięcy dolarów daje nam możliwość wygenerowania bardzo wielu kliknięć, bardzo wielu wejść na stronę, ponieważ średnio takie wejście na stronę, koszt kliknięcia na stronę wynosi około, myślę, że w Polsce jest to około maksymalnie 1 dolar. Oczywiście, że są jakieś sytuacje, kiedy hasło jest bardzo drogie, jeżeli jest bardzo dużo reklamodawców, którzy chcą się promować pod dane hasło, ale zazwyczaj w Polsce te hasła nie są bardzo drogie, dlatego budżet 10 tysięcy dolarów, które tak naprawdę mało która firma w Polsce ma taki budżet, pozwala nam naprawdę promować bardzo wiele inicjatyw i myślę, że spokojnie wystarczy na wszystkie opłacić całą strategię marketingową naszej organizacji. Pamiętajcie, że tworząc reklamę do wyświetlania w Google należy wybrać słowa kluczowe, przy którym ma się ona pojawić. Czyli tak jak wspomniałam, w momencie, kiedy użytkownik wyszukuje tą frazę, to ta fraza tak naprawdę jest słowem kluczowym, które nas interesuje, które koniecznie musimy dodać do naszego konta reklamowego, aby wyświetlać się pod daną frazą. Czyli jeżeli chcemy, aby nasza reklama organizacji wyświetlała się pod frazą Fundacja dla Dzieci, musimy koniecznie dodać to hasło do naszego konta reklamowego. Kończąc temat, jak działają reklamy CPC, czyli płacimy za reklamę, za wejście na stronę dopiero kiedy ktoś kliknie naszą reklamę, czyli za samo wyświetlanie reklam nie płacimy. Dopiero gdy ktoś kliknie naszą reklamę, przejdzie naszą stronę internetową, wtedy z naszego konta reklamowego schodzi budżet, czyli nasz budżet reklamowy zostaje pomniejszony o koszt tego kliknięcia.
I w końcu przechodzimy już do samego budżetu reklamowego. Tak jak wspomnieliśmy na początku, jest to 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Natomiast to 10 tysięcy dolarów jest podzielone przez dni w miesiącu, czyli jest to 329 dolarów dziennie, czyli taki dokładnie budżet możemy wykorzystać w ciągu jednego dnia. Jeżeli nie wykorzystamy tego budżetu, czyli 329 dolarów w poniedziałek, możemy wciąż go wykorzystać we wtorek. Będzie wtedy po prostu we wtorek będziemy mieć podwójny budżet, ale w środę, jeżeli nie wykorzystamy w poniedziałek i we wtorek tych budżetów, to niestety ten budżet przepada. Dlatego warto na bieżąco dodawać te kampanie reklamowe, usprawniać je, nawet jeżeli prowadzimy tylko jakieś cykliczne akcje, to warto, żeby na koncie coś się cały czas działo, bo po prostu ten budżet to nie jest tak, że jeżeli prowadzimy kampanię marketingową tylko raz na rok, to będziemy mieć do wykorzystania cały budżet z całego roku, tylko jednak jest to dokładnie 329 dolarów dziennie. Jeżeli go nie wykorzystamy, to niestety ten budżet przepada. Maksymalnie jeden dzień więcej możemy wykorzystać budżetu. No i właśnie tutaj jest to, o czym wspomniał Marek, czyli budżet reklamowy dzienny wiąże się też z kosztem za kliknięcie, czyli 2 dolary za kliknięcie to jest maksymalny koszt za kliknięcie, który możemy ustawić w naszym koncie reklamowym. Musimy, szczególnie przy nowych kampaniach, gdzie ustawiamy sobie maksymalizację kliknięć, czyli jak najwięcej chcemy, żeby jak najwięcej osób weszło na naszą stronę internetową, musimy ustawić ten koszt za kliknięcie w wysokości 2 dolarów. Ale jeżeli już prowadzicie konto reklamowe i macie te kampanie reklamowe, które działają bardzo fajnie, wtedy możecie zwiększyć ten koszt za kliknięcie, szczególnie jeśli macie bardzo drogie hasła, i zmienić się na maksymalizację konwersji. Maksymalizacja konwersji pozwala nam właśnie odejść od tego ograniczenia 2 dolary za kliknięcie, wtedy nie musimy ustawić ograniczeń za kliknięcie. Natomiast znowu pojawia się nam ten problem z konwersją. Jak sama nazwa sugeruje, Google stara się wtedy zmaksymalizować nasze konwersje. Więc musimy mieć utworzoną konwersję na koncie, która naprawdę jest pożądana, czyli na przykład konwersję pod te darowizny, czyli chcemy, aby jak najwięcej darowizn było na naszym koncie reklamowym i wtedy Google po zmianie na maksymalizację konwersji będzie starać się, żeby nasza kampania reklamowa zyskała jak najwięcej konwersji. I oczywiście pamiętajmy, dla wszystkich osób, które dopiero korzystają z Google Ad Grants, dopiero będą składać podanie lub są na finiszu aplikacji do programu Google Ad Grants, żeby nigdzie nie podawać danych rozliczeniowych naszej organizacji. Jeżeli dodamy na koncie reklamowym w konfiguracji dane rozliczeniowe naszej organizacji, to może okazać się, że niestety te pieniądze zejdą nam z naszego konta. Czyli po prostu danych karty nie podawać nigdzie. Rozliczeniowe, czyli dane karty nigdzie nie mogą zostać dodane. Niestety jest to zabronione, bo przecież na razie, tak jak wspomniałam, niestety będziemy musieli za to zapłacić. Jeżeli chodzi o samą strukturę konta reklamowego, jest ono takie samo jak na każdym innym koncie płatnym Google Ads, czyli nasze konto reklamowe składa się z kampanii, która jest najbardziej takim ogólnym poziomem i każda kampania składa się z grup reklam, które są ustawione, które ustawiamy sobie tematycznie. Teraz opowiem Wam troszeczkę więcej, jak takie kampanie tworzyć, jak dobierać grupy reklam. Natomiast w każdej grupie reklam dodajemy słowa kluczowe, czyli nie dodajemy jej bezpośrednio do całej kampanii czy całego konta reklamowego, tylko słowa kluczowe są dodawane bezpośrednio do tematycznej grupy, czyli grupy reklam. Już w samej grupie reklam, kiedy dodamy słowa kluczowe, dodajemy właśnie reklamę. Także przejdźmy sobie teraz po kolei, jak każdy z tych poziomów wygląda. Przede wszystkim kampania reklamowa, czyli takie bardzo też, to jest ogólne pojęcie, każdy mówi zawsze o kampaniach reklamowych, natomiast technicznie na koncie reklamowym Google Ads kampania reklamowa to jest miejsce, gdzie konfigurujemy sobie najbardziej ogólne informacje dotyczące naszych reklam. Czyli właśnie tutaj wybieramy sobie budżet dzienny naszej kampanii reklamowej, ustawiamy sobie kierowanie geograficzne, czyli gdzie chcemy wyświetlać nasze reklamy, na przykład we Wrocławiu, w całej Polsce czy w danym województwie. Ustawiamy język naszej kampanii oraz ewentualnie datę zakończenia, jeśli jest jakaś data zakończenia naszych reklam, kiedy mamy inicjatywę, która trwa na przykład tylko miesiąc i chcemy ustawić datę zakończenia. Dodatkowo, jeżeli oczywiście mamy więcej, na przykład więcej inicjatyw właśnie, czy chcemy kierować reklamę na różne obszary geograficzne, jedną kampanię chcemy prowadzić we Wrocławiu, drugą chcemy w Krakowie, wtedy musimy stworzyć takie dwie kampanie reklamowe, gdzie jedna kampania będzie wyświetlać się tylko we Wrocławiu, a druga w Krakowie.
No i wreszcie oczywiście kampania reklamowa umożliwia nam właśnie utworzenie grup tematycznych, czyli właśnie naszych grup reklam. I tutaj pojawia się polityka Google Ad Grants w praktyce. Musimy pamiętać, że nasza kampania nie może być kierowana na wszystkie kraje i terytoria. To jest taka opcja, którą wybiera się przy konfiguracji konta kampanii reklamowej. Możemy sobie wybrać lokalizację polską, możemy sobie wybrać właśnie miasto, obszar jakiś konkretny, ale jest tam także do wyboru taki checkbox wszystkie kraje i terytoria. No i tutaj niestety nie możemy go wybrać, ponieważ jest to niedozwolone na tych kontach grantowych. No i oprócz tego oczywiście jest to mało skuteczne zazwyczaj, prawda, ponieważ no rzadko kiedy nasz przekaz może trafiać dokładnie w taki sam sposób i pojawiać się na wszystkich krajach i terytoriach. Następnie mamy właśnie grupy reklam. I tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, grupy reklam mają określony temat i niepowtarzalny zestaw słów kluczowych i są już bezpośrednio powiązane z naszymi reklamami. Pamiętajcie, że w każdej kampanii reklamowej może znaleźć się wiele grup reklam i tutaj także pojawia się znowu polityka Google Ad Grants i w każdej kampanii musi być minimum, muszą być minimum dwie grupy reklam. Czyli możemy mieć jednej kampanii i dodać do niego jedną grupę reklam, słowa kluczowe i reklamy, ale musimy zrobić dwie grupy reklam minimum w ramach polityki Google Ad Grants. Pamiętajcie też, że nie bez powodu mówi się o grupach reklamowych, że mają mieć określony temat. Pamiętajcie, że ten temat jest bezpośrednio powiązany ze słowami kluczowymi. To słowa kluczowe tak naprawdę trochę określają nam temat naszej kampanii reklamowej i już oczywiście słowa kluczowe są bezpośrednio powiązane z reklamą. Także musimy pamiętać, żeby po prostu nasze słowa kluczowe tak naprawdę były ze sobą powiązane tematycznie i reklamy odpowiadały naszym słowom kluczowym. No i w końcu przechodząc do słów kluczowych, które są najważniejsze w naszym koncie reklamowym, pamiętajcie, że one są, tak jak wspomniałam wcześniej, dobierane tematycznie do grupy reklam i nie mogą dublować na koncie reklamowym. Czyli na przykład jeżeli mamy dwie kampanie reklamowe, to w tym przypadku nie możemy w dwóch kampaniach reklamowych dać tego samego hasła. Czyli jeżeli w jednej kampanii reklamowej, na przykład darowizny, która wyświetla się na terenie całej Polski, damy słowo kluczowe Fundacja dla Dzieci i w kolejnej kampanii reklamowej wolontariusze na przykład, też damy słowo kluczowe Fundacja dla Dzieci, to po prostu te słowa kluczowe będą ze sobą rywalizować, a w rezultacie po prostu żadny z nich najprawdopodobniej nie będzie się wyświetlać i cała efektywność konta reklamowego spadnie. Także pamiętajcie, żeby naprawdę zastanowić się, jak dobieracie słowa kluczowe i gdzie to słowo kluczowe najbardziej pasuje do której grupy reklam, ponieważ tak jak wspomniałam, jeżeli będą się dublować, to cała jakość konta spadnie. Pamiętajcie oczywiście o tym maksymalnym koszcie za kliknięcie na każdym haśle, natomiast tak jak wspomniałam, mała ciekawostka, jeżeli ustawicie maksymalizację konwersji, wtedy nie musicie mieć tych $2 za kliknięcie. I tutaj znowu polityka Google Ad Grants w praktyce, czyli pamiętajcie, żeby właśnie nie używać zbyt ogólnych haseł, pojedynczych haseł, wyrazów tak jak rozmawialiśmy przed chwilką, oraz wynik jakości musi być minimum 4 na 10, czyli wszystkie niższe hasła 1 na 10, 2 na 10, poniżej 3 na 10 muszą. Tutaj faktycznie padło pytanie, czy to 4 na 10, czy 3 na 10. Tutaj troszkę źle to zostało może napisane. Każde słowo kluczowe, które ma wynik jakości poniżej 3 na 10. Tutaj akurat, wliczając to 3, czyli 3, 1, tak, 2, 3, 3, te odpadają, dokładnie. A 4 w górę tak. Są. Tak, dokładnie tak. To zrozumiałem. Ale dokładnie warto tak. Pewnie uspójnić. Dobrze, że 4 tutaj, więcej, pan tak. Jarosław zapytał. Dobrze, że to zostało okej. I ostatnie, tak jak wspomniałam, oczywiście to jest ten koszt za kliknięcie, nie może przekraczać $2 w przypadku maksymalizacji kliknięć w kampaniach. No i w końcu mamy same reklamy. Pamiętajcie, że reklamy muszą być dobierane do słów kluczowych w grupie reklam. Jeżeli nasza cała kampania dotyczy darowizn, to oczywiście nasze reklamy też muszą dotyczyć darowizn. I już oczywiście same reklamy wyświetlają się po wpisaniu frazy w Google. Także pamiętajcie, że reklamy są swego rodzaju wizytówką naszej organizacji. Tak naprawdę tylko to widzi użytkownik, kiedy wyszukuje danej frazy. Użytkownik nie widzi, jak mamy zrobione konto reklamowe, jak mamy podzielone kampanie reklamowe, jakie mamy słowa kluczowe. On widzi tylko naszą reklamę i to właśnie nią musimy przyciągnąć użytkownika na naszą stronę. I tutaj polityka Google Ad Grants, znowu kolejna rzecz, o której musicie pamiętać, to w przypadku
w przypadku wykorzystania reklam tekstowych, które były najpopularniejszym wyborem jeszcze do niedawna na wszystkich kontach reklamowych. One składają się z trzech nagłówków i dwóch opisów. Pamiętajcie, że w każdej grupie reklam muszą być minimum dwie reklamy tekstowe. Natomiast to uległo zmianie i do czerwca tego roku niestety będziemy mogli tylko korzystać z reklam tekstowych. Po czerwcu będziemy mogli korzystać tylko z reklam elastycznych. Najważniejsza różnica jest taka, że reklamy elastyczne mają więcej nagłówków, więcej opisów i one po prostu wyświetlają się naprzemiennie i tam akurat to już jest po stronie Google'a, żeby ustalić, które nagłówki są najbardziej skuteczne na naszym koncie reklamowym. Także jeżeli macie jeszcze stare reklamy tekstowe na waszym koncie reklamowym, to koniecznie musicie je zmienić na reklamy elastyczne. No i w końcu przechodzimy do tematu, jak stworzyć dobrą kampanię reklamową. Jeżeli korzystacie z programu Google AdGlance, ale niestety nie udaje wam się wydać jakiegoś znaczącego budżetu, jeżeli nie przynosi to efektów, to warto, żebyśmy się zastanowili chwileczkę, jak stworzyć taką dobrą kampanię reklamową. Lub jeżeli dopiero aplikujecie do programu Google AdGlance, macie już konto reklamowe Google AdGlance, ale jeszcze nie macie na nim żadnych kampanii reklamowych, to myślę, że warto, żebyście poświęcili chwilkę i zapoznali się z tymi informacjami, ponieważ to pomoże wam tworzyć w przyszłości kampanie odpowiadające na wasze cele organizacji. Ja mam pytanie, zanim wystartujemy dalej, bo może, kurczę, była ta informacja, ale nie do końca do mnie dotarła. Nie zmieniła się w Google AdGlance jedna rzecz, że jest to tylko i wyłącznie budżet do wydania na reklamę w wyszukiwarce Google, tak? To nie mówimy w ogóle o tym, o displayu oraz na przykład o wyszukiwarkach używanych na innych stronach niż google.com czy google.pl. Tak, to jakby... tak, dokładnie tak. To jest reklama tekstowa w wyszukiwarce Google i nasze reklamy wyświetlają się tylko i wyłącznie w wyszukiwarce Google, nie na żadnej innej wyszukiwarce, nie jest to reklama banerowa, nie jest to reklama na YouTubie, czy Gmailu i tak dalej, i tak dalej. Dobrze o tym wspomniałeś, bo często faktycznie w natłoku informacji może nam się to po prostu pomieszać. To jest faktycznie tylko i wyłącznie reklama tekstowa, dlatego operujemy cały czas tekstem i słowami kluczowymi i tylko nasze reklamy wyświetlają się w wyszukiwarce Google. W momencie, kiedy tworzymy nowe kampanie reklamowe, czy w ogóle zaczynamy naszą przygodę z kontem reklamowym, warto, żebyśmy zawsze zaczęli od określenia celów reklamowych naszej organizacji. Warto odpowiedzieć sobie na cztery takie podstawowe pytania zawsze przy tworzeniu kampanii reklamowej, czyli przede wszystkim, co oferuje twoja organizacja, co chcesz osiągnąć dzięki reklamom, kim są główni odbiorcy twojej organizacji czy twojej kampanii reklamowej i jakie i gdzie świadczysz usługi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ oczywiście na podstawie odpowiedzi na te pytania tworzymy całą kampanię reklamową. Już pewnie po tym slajdzie z kampaniami reklamowymi wiecie, że bardzo ważne jest, żeby prawidłowo podzielić sobie naszą kampanię reklamową, żeby ustalić prawidłowy obszar wyświetlania naszych kampanii. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zacząć od podstaw i zawsze chwilkę się zastanowić, jeżeli sami tworzycie te kampanie reklamowe lub w zespole, lub nawet jeżeli jakaś firma czy wolontariusz robi dla was te reklamy, to warto, żebyśmy zawsze wychodzili od tych właśnie czterech pytań. I teraz tak, same cele reklamowe oczywiście musimy zamienić już w tworzenie kampanii reklamowych, czyli w zależności jakie cele sobie postawiliśmy na poprzednim, w oparciu o poprzedni slajd, o poprzednie pytania, w taki sposób powinniśmy skonfigurować nasze konto reklamowe, czyli już przejść bardziej do technicznych rozwiązań w naszym koncie reklamowym. Pamiętajcie, że przede wszystkim każda kampania reklamowa musi mieć jeden cel. Swoją drogą są oczywiście grupy reklam, natomiast sama kampania reklamowa musi mieć jeden określony cel, czyli na przykład pozyskiwanie wolontariuszy, darowizny, czy promocja jakiejś określonej inicjatywy. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli zrobimy, to pomaga nam uporządkować nasze konto reklamowe i zwiększyć efektywność naszego konta. Pamiętajcie także o kilku bardzo ważnych rzeczach, właśnie, które pomogły nam nakreślić pytania pomocnicze z poprzedniego slajdu. Czyli przede wszystkim musimy ustalić lokalizacje, na których świadczymy usługi. Czyli jeżeli mamy organizację, która działa stacjonarnie, na przykład we Wrocławiu, to wiadomo, że nasze reklamy powinny też wyświetlać się we Wrocławiu lub w okolicach Wrocławia. Pamiętajmy także o języku. Jeżeli nasze kampanie są
po polsku, to oczywiście, jeżeli tutaj nie ma żadnego problemu, to też reklamy powinny być po polsku, natomiast jeżeli kampanie są po angielsku, są skierowane do anglojęzycznych odbiorców, to powinny być w języku angielskim. Pamiętajcie także, że jeśli nasi odbiorcy pochodzą z różnych krajów, powinniśmy także utworzyć osobną kampanię dla każdego kraju, czyli znowu nie możemy mieszać sobie polskich kampanii z angielskimi kampaniami, wrzucić wszystko w jedno i dawać słowa kluczowe trochę po polsku, trochę po angielsku. Niestety mówię o tym, ponieważ z doświadczenia wiem, że organizacje, które kiedyś do nas dołączyły, tak faktycznie robiły, że miały troszeczkę słów po polsku, trochę po angielsku, wszystko było wymieszane i jak sami się domyślacie, niestety efektywność na koncie wtedy znacząco spada. Jednak słowa kluczowe muszą być powiązane z reklamami i wszystko powinno być w odpowiednim języku. No i oczywiście pamiętajcie, tutaj też w ramach porządku na koncie należy nadać kampanii odpowiedniej nazwy, określając na przykład ich cele. Dzięki temu śledzenie i edytowanie kampanii będzie znacznie prostsze. Czyli jeżeli promujemy kampanię darowizny, warto ją nazwać darowizny lub pozyskiwanie darowizny, tak żebyśmy wiedzieli, co się na koncie dzieje, a nie nazywać tego kampania 1, kampania 2, kampania 3, bo po czasie po prostu możemy zapomnieć, co jest gdzie. Następnie mamy wybór słów kluczowych. My zawsze dzielimy wybór słów kluczowych na takie trzy najważniejsze etapy. Szczególnie na początku, kiedy zaczynamy naszą przygodę z kontem Google AdWords, czy właśnie tymi reklamami tekstowymi, tutaj może być mały problem z wyborem odpowiednich słów kluczowych. Dlatego warto, żebyście też spróbowali podzielić sobie ten wybór słów kluczowych na takie trzy etapy, czyli właśnie burzę mózgów, przegrupowanie i zawężanie. Przechodząc przez pierwszy etap, czyli burzę mózgów, przede wszystkim spróbujcie postawić się na miejscu użytkownika. Ja wiem, że jeżeli jako konsument tych reklam w Google, oczywiście zdajecie sobie z tego sprawę, że reklamy muszą być skuteczne, że słowa kluczowe powinny pasować do reklam, ale w momencie, kiedy zaczynamy faktycznie tworzyć te reklamy i konfigurować nasze konto reklamowe, często o tym zapominamy. Przestajemy myśleć jak użytkownik, tylko zastanawiamy się, jak to technicznie wprowadzić na konto. W związku z tym może to prowadzić do sytuacji, kiedy faktycznie te słowa kluczowe nie będą skuteczne, nie będą dokładnie do końca odpowiadać na te zapytania użytkowników. Także zawsze pamiętajcie, żeby wyjść od tego użytkownika, żeby najpierw nawet wymyślić trzy słowa kluczowe, ale które pierwsze wpadły wam do głowy, kiedy myślicie o tym, jak użytkownik może znaleźć naszą organizację. Co użytkownik powinien wyszukać, żeby znaleźć naszą organizację. Także zawsze od tego wyjdźcie, czy pracujecie w zespole, czy sami, aby takie słowa kluczowe wybrać. Oprócz oczywiście tego, że sami możemy sobie wybrać słowa kluczowe, możemy być bardziej lub mniej kreatywni, bardziej lub mniej znać się na słowach kluczowych i zastanowić się, co użytkownicy tak naprawdę wyszukują, ale często po prostu nie mamy pomysłu. W tym celu mogą nam posłużyć różne platformy. Między innymi to jest właśnie Google Trends, gdzie możemy po prostu wyszukać, jakie są trendy w wyszukiwaniach i na tej podstawie znaleźć najpopularniejsze, najbardziej adekwatne dla naszej kampanii hasła. Lub możemy to zrobić na planerze słów kluczowych. Jeżeli macie konto reklamowe, to na każdym koncie reklamowym, jeżeli wejdziecie sobie w narzędzia tutaj po prawej stronie, a następnie wybierzecie plan słów kluczowych, to będziecie mieli dostęp do platformy, która pomaga wam sprawdzić, na ile dane słowo kluczowe jest popularne i ewentualnie zobaczycie inne podobne słowa kluczowe, które także możecie dodać do waszego konta reklamowego. Tak jak widzicie na przykład tutaj na tym załączniku mamy słowo kluczowe Fundacja KRS. Możemy sobie ustawić, na jakiej lokalizacji chcemy sprawdzić popularność tego hasła, w jakim języku i w jakim przedziale czasowym. Dodatkowo Google, jak tylko wyszukacie to hasło, będzie wam też podpowiadał inne powiązane frazy, czyli właśnie na przykład Fundacja NIP, organizacje społeczne i tak dalej, które także możecie sprawdzić, przetestować w planerze słów kluczowych, na ile te hasła są popularne. No jak widzicie, co nas najbardziej interesuje, to możemy sprawdzić, na ile te hasła są popularne, czyli mamy tutaj kolumnę średnia miesięczna liczba wyszukiwań, gdzie możemy sprawdzić, na ile popularne są te hasła. Co jest jeszcze istotne, jest tu dużo informacji, natomiast na co my zawsze zwracamy uwagę, to jaka jest konkurencja, jak popularne jest to hasło wśród naszej konkurencji, jak często jest wykorzystywane w reklamach Google oraz jaka jest średnia stawka za górę strony, dolny zakres oraz za górę strony, górny zakres. Czyli tutaj widzicie, wcześniej debatowaliśmy, ile mniej więcej kosztuje kliknięcie.
Rozmawialiśmy oczywiście, że to zależy od popularności hasła, ale tutaj tak naprawdę możecie faktycznie zweryfikować, na ile te hasła, ile te hasła w ogóle kosztują i jakich kosztów możecie się spodziewać. Dzięki temu możecie mniej więcej ustalić sobie, jaki budżet wydacie i jaki będziecie mieć. Proszę, Marek, jasne. Tak, wiesz co, tu pojawiło się fajne pytanie od Mata. Czy powinniśmy w słowach kluczowych uwzględniać lokalizację, czyli na przykład Wrocław? Czy to już wystarczy, że jest ustawiona kampania na przykład na Wrocław i to już wystarczy? Czy warto na przykład takie słowa stworzyć kluczowe, czy słowa do wyszukiwania, dodawać do nich lokalizację? Czy nazwę miejscowości? Samym słowie kluczem. Znaczy, to tak, jeżeli faktycznie, to tak naprawdę zależy, czym się zajmujemy. Jak ze wszystkim oczywiście. Jeżeli na przykład mamy muzeum i to muzeum znajduje się we Wrocławiu i nasza kampania, mimo że to chcemy ogłosić całej Polsce, że mamy takie muzeum i że nawet jak ktoś jest z Gdańska, to może przyjechać do Wrocławia, do naszego muzeum, bo jest bardzo fajne, bardzo popularne i tak dalej, to w takim wypadku oczywiście ustawiamy lokalizację cała Polska, natomiast warto w tych słowach kluczowych także dodać po prostu słowo Wrocław. To zależy, na ile te hasła są popularne. Jeżeli okaże się, że na przykład hasło Fundacja dla Dzieci, załóżmy, jest bardzo duża konkurencja na to hasło, bardzo rzadko się pod nim wyświetlamy przez właśnie konkurencję, jest bardzo drogie, to w tym wypadku możemy jeszcze bardziej właśnie zawęzić to hasło, czyli dodać na przykład Fundacja dla Dzieci Wrocław. Dzięki temu osoby, które są zainteresowane Wrocławiem, będą po prostu klikały w nasze reklamy, będą wyszukiwały naszych reklam. Natomiast druga rzecz, jeżeli chcemy zobaczyć, jeżeli faktycznie wyświetlamy reklamy tylko we Wrocławiu, ustawimy sobie lokalizację Wrocław w naszej kampanii reklamowej, to w tym wypadku myślę, że niekoniecznie musimy dodawać ten dopisek Wrocław w naszych słowach kluczowych, ponieważ i tak te nasze reklamy wyświetlają się tylko we Wrocławiu. Także tylko użytkownicy zainteresowani lokalizacją Wrocław będą widziały nasze reklamy. Ale rozumiem, że to może być sposób na jakieś na doprecyzowanie, tak? Czyli nie wiem, ktoś szuka schroniska dla zwierząt Wrocław, tak? I jest ich kilka. I schroniska dla zwierząt jest słowem bardzo ogólnym. A jeśli ktoś dorzuci Wrocław, to rozumiem, to nam pozwoli doprecyzować słowo kluczowe. Tak, jak najbardziej. Dokładnie tak masz rację. Ale może jednocześnie być mniej wyszukiwań takiego słowa. Może być mniej wyszukiwań, oczywiście. Mhm. Może dojść do sytuacji, że w ogóle nikt nie wyszukuje takiego hasła, bo po prostu składa się ze zbyt wielu wyrazów. Natomiast faktycznie, jeżeli jest bardzo popularne hasło, to nam pozwoli... Troszeczkę, może będzie mniej popularne to hasło, ale faktycznie będziemy targetować tylko użytkowników, którzy są zainteresowani naszą organizacją. Drugim etapem przy wyborze słów kluczowych jest przegrupowanie. Czyli zbierzemy sobie dużą listę na podstawie Google Trends, naszej burzy mózgów z zespołem, naszego planera słów kluczowych, to może dojść do sytuacji, że będziemy mieć na przykład 300 haseł. No i teraz musimy się zastanowić, czy na pewno wszystkie te hasła są dobrze ze sobą powiązane. Czyli na przykład mamy dwie grupy reklam, musimy jakoś podzielić między sobą, tak jak wspominaliśmy, grupy reklam muszą być ułożone tematycznie, to musimy przejrzeć naszą listę słów kluczowych i je przegrupować. I tutaj są takie dwa pomocnicze pytania, które możemy sobie zadać na tym etapie, czyli właśnie, które słowa kluczowe wyrażają te same pojęcia, które słowa kluczowe nie pasują tematycznie do pozostałych. I w ten sposób możliwe będzie przegrupowanie słów kluczowych według właśnie tematu. Pamiętajmy, że często pierwotnie przy właśnie tym pierwszym etapie może nam się wydawać, że słowo kluczowe pasuje do naszego tematu, ale wkrótce, kiedy przejrzymy faktycznie całą listę, jeszcze raz zastanowimy się, pomyślimy jak użytkownik, zastanowimy się, czy na pewno to pasuje do naszej strony internetowej reklamy, może okazać się, że to słowo nie pasuje. I wtedy możemy je przenieść albo do innej grupy reklam, do innego tematu, który bardziej pasuje, albo po prostu wykluczyć to słowo kluczowe z naszej listy. No i w końcu tym trzecim etapem jest sprecyzowanie i tutaj pamiętajmy, musimy się znowu odnieść do tej polityki Google Ad Grants, że słowa kluczowe nie mogą być zbyt ogólne i trafne lub niejasne i takie słowa kluczowe musimy usunąć z listy. Pamiętajmy też, że przy naszym pierwotnym researchu może okazać się, że przez przypadek będziemy chcieli dodać to samo hasło do dwóch kampanii reklamowych, o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie może dojść do takiej sytuacji, bo nie możemy mieć duplikatów haseł na naszym koncie reklamowym. Wtedy też oczywiście takie hasło należy usunąć z naszej listy. I tutaj taka wskazówka, takie kolejne pytanie pomocnicze, które możemy sobie zadać,
to jest, czy zostałoby ona, czy słowo kluczowe zostałoby użyte w wyszukiwaniu czegoś innego poza tym, co oferuje. No właśnie, bo często można się pierwotnie wydawać, że nasze hasło pasuje do naszej grupy reklam, przynajmniej do naszej grupy słów kluczowych, naszej reklamy, ale później, jak się na tym dłużej zastanowiłem, to może okazać się, że to słowo kluczowe jest jednak mylne i może użytkownik, który wyszukuje daną frazę, niekoniecznie chodziło mu o naszą organizację, ale o coś zupełnie innego. To jest takie ciekawe pytanie, które się też od Mata pojawiło. Czy lepiej mieć mniej słów kluczowych, ale trafniejszych, czy więcej? Czy wypełnić w pełni listę słów kluczowych? Jak to, co o tym myślisz? Znaczy są różne praktyki, tak szczerze mówiąc. I każdy do tego podchodzi inaczej. Zazwyczaj wygląda to tak, że na płatnych kontach reklamowych w szczególności nigdy nie dodajemy zbyt dużo haseł, bo oczywiście każde kliknięcie jest dla nas ważne, to idzie z naszego budżetu reklamowego i tak dalej. Chcemy mieć tylko na jak najbardziej jakościowych użytkowników. Natomiast przy koncie Google AdGans musimy pamiętać, że przede wszystkim te kampanie reklamowe obowiązuje cała polityka Google AdGans, przez co te konto jest dłużej weryfikowane, kampanie reklamowe są dłużej weryfikowane i w rezultacie może się okazać, że nie wszystkie nasze słowa kluczowe, które są dodane do konto, będą w ogóle generować jakieś wyświetlenia. Może to być z różnych powodów. Może być po prostu zbyt popularny, może być zbyt wiele płatnych reklamodawców. Naprawdę tych powodów jest bardzo dużo. Może być po prostu zbyt niska jakość ogólna tego słowa kluczowego. Czyli według Google'a po prostu to słowo kluczowe nie pasuje do całej tematyki naszej grupy reklamowej, do naszej strony internetowej i do naszej reklamy. Także ja polecam, żeby nie dawać do kampanii 500 słów kluczowych, ale minimum, żeby każda grupa reklam, bo tam się daje słowa kluczowe, żeby minimum zawierała około 20 słów kluczowych. Bo nawet jeżeli dodacie te 20 słów kluczowych, to po pewnym czasie może okazać się, że 5 z nich ma zbyt niski wynik jakości, 5 z nich w ogóle nie generuje żadnych wyszukiwań, a pozostałe na przykład działają w porządku, a niektóre znowu mają zbyt niski CTR. I tak będziemy musieli optymalizować tą kampanię i dodawać kolejne hasła albo wstrzymywać te, które po prostu nie spełniają warunków. Także myślę, że jeżeli masz pomysły, ty mówię do Mata, jeżeli masz pomysł, żeby dać więcej słów kluczowych, nawet chciałbyś zacząć z listą 100 słów kluczowych, to jak najbardziej myślę, że warto spróbować, żeby zobaczyć w ogóle, które słowa kluczowe działają, które generują wyświetlenia i w rezultacie kliknięcia, a które nie. I tak jak to ja bardzo, tutaj zapytałem, tak. Jest jakiś limit tych słów kluczowych? Nie ma limitu słów kluczowych. Ale pamiętajcie, że jednak to jest $329 dziennie i tego budżetu nie możemy przekroczyć. Tak, dlatego jeżeli mamy bardzo dużo stron internetowych, bardzo dużo projektów, bardzo dużo kampanii reklamowych naraz, to pamiętajcie, że jednak ten budżet reklamowy będzie podzielony przez te kampanie reklamowe i okaże się, że no, siłą rzeczy nie wszystkie słowa kluczowe będą się wyświetlać. Albo może się zdarzyć tak, że będą się po prostu nakładać na siebie, tak? Czyli w różnych kampaniach będziemy mieć te same słowa kluczowe. O tym już koniecznie musimy pamiętać, bo naprawdę to... Tam się pojawiło też takie pytanie, ja myślę, że na nie odpowiedziałem od Damiana, jakaś podpowiedź, jak użyć słowa kluczowego dla miejscowości jednowyrazowej. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby po prostu połączyć to z tym, czym zajmuje się organizacja, tak? Czyli nie wiem, Fundacja Konarzew albo Darowizny Leszno, albo na przykład, nie wiem, Pomoc dla Dzieci Leszno, tak? Jeśli Damian, nie odpowiedziałem na twoje pytanie, albo pytanie powinno być brzmieć inaczej, to najwyżej napisz tak, przy okazji już się, jak już się wtrącam. Tak, myślę, że świetnie odpowiedziałeś na to pytanie, że faktycznie. No, oczywiście musimy pamiętać, że no, też nie możemy dodać do słów kluczowych tylko nazwy miasta, na przykład nie możemy promować tylko pod Wrocław, bo to właśnie tutaj wracamy do tych etapów tworzenia słów kluczowych, czyli jeżeli hasło jest zbyt ogólne, jak na przykład hasło Wrocław, już pomijając to, że to jest pojedynczy wyraz, ale zbyt ogólne to zbyt, jeżeli osoba szuka jakiegoś hasła powiązanego właśnie, pisze Wrocław, to może mu chodzić o cokolwiek, może mu chodzić o sklep rowerowy, organizację, szkołę i tak dalej, i tak dalej. Tych pomysłów, o co chodziło użytkownikowi, jest zbyt wiele i po prostu nasza reklama może być zbyt nietrafna. Dobrze, i w końcu przechodzimy do samych reklam. Pamiętajcie przede wszystkim, jak wspomniałem już wielokrotnie, że reklamy reprezentują nasze konto reklamowe. One odpowiadają za pierwsze wrażenie i tekst reklamy będzie jedynym sposobem, aby sprawdzić, że użytkownik przeglądający wyniki wyszukiwania po wprowadzeniu zapytania Google podejmie decyzję o przejściu do twojej witryny. To o tym można często zapomnieć, jak już tworzy same reklamy. Po prostu, słuchajcie, musicie pamiętać, że konto reklamowe, proces tworzenia konta reklamowego, kampanii reklamowej
wygląda następująco. Najpierw tworzymy kampanię reklamową, potem grupy reklam, potem dajemy te słowa kluczowe, które w jakimś wymyśliliśmy i w nasze zdanie są świetne. I na samym końcu musimy dodać jeszcze reklamy. Jesteśmy już często tak zmęczeni po prostu tworzeniem tego wszystkiego. I jak jeszcze teraz doszły elastyczne reklamy, gdzie jest 10 nagłówków, 4 opisy i musimy to wszystko wymyśleć jeszcze, żeby to miało odpowiednie liczbę znaków, to po prostu często już odpuszczamy sobie ten etap i nie możemy o tym zapominać, naprawdę. Dlatego nie możemy nigdy wsiąść do konta reklamowego, ok, mam 45 minut, zrobię teraz całą kampanię reklamową, coś musi się dziać, musimy włączyć promocję, inicjatywy, to jednak poświęcić sobie trochę więcej czasu, przygotować się na to, że to jest kilkuetapowy proces i naprawdę do reklam się przyłożyć, bo one są nawet ważniejsze niż same słowa kluczowe. No i oczywiście dobre reklamy, pamiętajcie, żeby były jasne, konkretne, atrakcyjne. I tutaj znowu wskazówka, reklamy będą skuteczne, jeśli uda się przekonać odbiorcom, że masz to, czego szukasz. I tutaj kolejna rzecz. W przypadku teraz naszych elastycznych reklam, gdzie mamy 10 nagłówków, które wyświetlają się naprzemiennie, Google proponuje zawsze, żeby dać do nagłówków po prostu słowa kluczowe, które znajdują się w naszej grupie reklam. Czyli jeżeli mamy w naszej, dodajemy sobie słowa kluczowe Fundacja dla Dzieci, Fundacja dla Dzieci Wrocław i tak dalej, to warto dodać to po prostu do nagłówków reklam, tak żeby jednak one się pokrywały. Nie wiem, czy sami to zauważyliście, ale zazwyczaj wiele osób uważa, Google też tak uważa, że w momencie, kiedy wyszukujemy jakąś frazę i zobaczymy ją w treści reklamy w nagłówku, to ona jest atrakcyjniejsza dla samego użytkownika. Dlatego bardzo wiele osób tak robi właśnie albo dodając bezpośrednio słowa kluczowe do nagłówków, albo starają się zawrzeć to właśnie w opisach, żeby jednak to, co wyszukuje, jaka wyszukiwana fraza przez użytkownika znalazła się w naszej reklamie. To jest w międzyczasie jeszcze jedno pytanie od Mata dotyczące słów kluczowych. Czy ustawiać oddzielnie na przykład Fundacja Dzieci Warszawa i oddzielnie na przykład Fundacja Warszawa, bo jednak mogą walczyć ze sobą? To znaczy tak, to zależy też, tutaj wchodzimy w szczegóły też dopasowań słów kluczowych. Są różne dopasowania słów kluczowych. Jeżeli mamy dopasowanie przybliżone, które jest najbardziej ogólnym, czyli jeżeli użytkownik wpisze na przykład, mamy dodane słowo kluczowe Fundacja Dzieci Warszawa, to w momencie, kiedy użytkownik wpisze na przykład frazę Fundacja Warszawa albo Fundacja Dzieci, to to słowo kluczowe także spowoduje wyświetlenie naszej reklamy. Jeżeli mamy ustawione dopasowanie do wyrażenia, to wtedy tylko do wyrażenia będzie wyświetlane. Także to wszystko zależy od dopasowań. Natomiast musimy pamiętać, że musimy wziąć pod uwagę także koszt danego słowa kluczowego i popularność słowa kluczowego. Jeżeli jest bardzo duża konkurencja na haśle Fundacja Warszawa, no to wtedy może faktycznie lepiej dodać trochę dłuższe słowa kluczowe, które będzie bardziej, po prostu będzie częściej generować wyświetlenia. To wszystko możesz spróbować dodać obydwa, one nie powinny ze sobą walczyć, a jeżeli będą, to wtedy czasem to jest bardzo subiektywna sprawa. Moim zdaniem możesz spokojnie dodać obydwa słowa kluczowe i one nie powinny ze sobą walczyć. Jeżeli nie jesteś pewien, to możesz dodać to właśnie, zmienić sobie edycję hasła i dodać w dopasowaniu ścisłym do wyrażenia. Wtedy, jeżeli dodasz dopasowanie ścisłe, wtedy spokojnie możesz dodać obydwa słowa kluczowe i wtedy tylko jak użytkownik wpisze dokładnie taką frazę, jak masz słowo kluczowe, to tylko wtedy ta reklama się wyświetli. To jeszcze pytanie od Tomasza, czy odmianę słów warto dodawać, czy nie trzeba, czyli bytom, bytomia, bytomie. To ja w sumie też nie wiem, jak to działa, czy Google sobie sam jakby odmiany traktuje jako de facto to samo słowo kluczowe. Znaczy, jeżeli to mamy w dopasowaniu przybliżonym, czyli tak jak po prostu dodajemy te słowa kluczowe do listy, to wtedy nie musimy odmieniać tych słów. Także tutaj. To mam taki konkretny przykład. Schronisko Wrocław, schroniska we Wrocławiu. Czy w takim przypadku trzeba by to dodawać jako osobne, czy Google sobie poradzi z tym i będziemy się wyświetlać również na tą drugą opcję, czyli schroniska we Wrocławiu? Czy to zależy od przybliżenia, od tej definicji? Tam. Jeżeli to jest dopasowane ścisłe, czyli dokładnie tak, jak mamy słowo kluczowe, dokładnie tak użytkownik musi wpisać, żeby wyświetlić naszą reklamę, no to wtedy raczej nie powinna nasza reklama się wyświetlić. Natomiast jeżeli to jest to dopasowanie przybliżone, ogólne, bez żadnych
cudzysłowiów lub takich kwadratowych nawiasów, to wtedy nasza reklama powinna się wyświetlić bez względu na to, czy to jest liczba mnoga, czy pojedyncza, czy słowo jest prawidłowo odmienione. Tak samo jest oczywiście z polskimi znakami. To też warto dodać, że jeżeli damy O, a nie U, to także reklama A powinna się wyświetlić. Czasem ludzie z literówkami na przykład wpisują też frazę, musicie o tym pamiętać, prawda? Że sam użytkownik nie zawsze pisze prawidłowo lub zawsze jakaś właśnie autokorekta, czy ta literówka się wkradnie, to wtedy też to jest brane pod uwagę i nasza reklama tak czy siak powinna się wyświetlić. Ja tymczasem chciałabym Wam pokazać samą strukturę reklamy. To jest akurat reklama MediaMarktu, nie bez powodu została wybrana, jest to bardzo popularny sklep, myślę, że każdy z Was zna MediaMarkt, dlatego wybraliśmy taką reklamę. I jeżeli nie jesteście do końca, nie byliście wcześniej pewni, jak ta reklama wygląda lub z czego jest zbudowana, to tutaj właśnie taka poglądowo Wam to wrzuciliśmy. Jak widzicie, po wpisaniu hasła MediaMarkt wyświetliła się oczywiście pierwsza z góry reklama MediaMarktu. Jak widzicie, na samej górze jest link do strony docelowej, następnie mamy nagłówki, następnie mamy już opis do reklamy, rozszerzenia objaśnień, czyli takie objaśnienia, co dokładnie oferujemy w tym przypadku, to są po prostu typy produktów, oraz rozszerzenia do postron, czyli oprócz samej reklamy tekstowej mamy też rozszerzenia do naszych postron, czyli możemy, to jest też dla nas taka forma, żeby nasza reklama też była troszeczkę wizualnie dłuższa i możemy dodatkowo dać po prostu odnośniki do innych powiązanych ze sobą naszych postron na stronie, czyli na przykład możemy tutaj dać dodatkowo link do zakładki o nas albo zakładka darowizny, 1%, kontakt, co tam potrzebujecie. Ostatnim slajdem na temat samych kampanii reklamowych, które przewidzieliśmy, to są takie najpopularniejsze typy kampanii reklamowych, które warto dać do swojego konta. Ja przypadek widzę, że duże E się wkradło, natomiast tak. Jednymi z najpopularniejszych kampanii reklamowych, które zawsze rekomendujemy naszą organizacją, to jest tak naprawdę... To jest przede wszystkim tak, generowanie leadów, zwiększanie listy mailingowych, pozyskiwanie wolontariuszy, oferta produktowa i konsultacje. I teraz w zależności co robicie, to dana kampania może być adekwatna do Waszych działań. Jeżeli chodzi o generowanie leadów, która bezpośrednio łączy się też ze zwiększeniem list mailingowych, to możemy stworzyć kampanię reklamową, która będzie miała na celu właśnie zwiększenie naszej bazy mailingowej, żeby jak najwięcej osób subskrybowało nasz newsletter. Możemy to zrobić oczywiście na wiele sposobów. Między innymi na przykład przez promocję artykułów na blogu naszej strony internetowej możemy dodać już na naszej stronie internetowej informacje o możliwości dołączenia do naszego newslettera. Jest to taki sposób pośredni, ale dzięki temu właśnie możemy zwiększyć naszą listę mailingową, a artykuły są bardzo fajnymi sposobami właśnie na promocję. Jeżeli nie wiemy co promować, a mamy bardzo fajnego bloga, bardzo dużo różnych tematów mamy, które chcemy poruszyć, to z tego co wiemy, kiedy użytkownik poznaje naszą stronę internetową właśnie przez przeczytanie tego artykułu, to bardzo fajnie właśnie dodać taką informację pod artykułem, że jeżeli ten artykuł był dla Ciebie ciekawy, chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, to dołącz do naszego newslettera. Kolejną fajną kampanią, którą zawsze warto dodać, to jest oczywiście pozyskiwanie wolontariuszy. Wiele osób, musicie pamiętać też, co użytkownicy wyszukują. Pamiętajcie, że reklama tekstowa w wyszukiwarce Google nie zbuduje Wam zainteresowania. Ona odpowie na już istniejące zainteresowanie. Czyli jeżeli użytkownik szuka pracy, na przykład chciałby zostać wolontariuszem i wyszukuje takich fraz, to jak najbardziej możemy właśnie stworzyć reklamę, która ma na celu pozyskiwanie wolontariuszy i promocję po prostu, że może u nas rozpocząć taki wolontariat. Tak samo jest z ofertą produktową i konsultacjami. Przez ofertę produktową mamy tu na myśli oczywiście promocję Waszych określonych w cudzysłowie produktów, waszych inicjatyw, czy faktycznie produktów. Jeżeli macie sklep dobroczynny, który chcecie promować, produkty z waszego sklepu dobroczynnego, także możecie oczywiście tutaj zawrzeć. Jeżeli bardziej specjalizujecie się w jakichś usługach szeroko pojętych, czy na przykład są właśnie jakieś konsultacje, pomoc psychologiczna, to także możecie stworzyć taką kampanię pomoc psychologiczna, której celem właśnie będzie umawianie osób na konsultacje. Tutaj widzę, że padło pytanie, co to jest generowanie leadów. Tak. Myślę, że dobre pytanie, bo to jest coraz bardziej popularne, a
a faktycznie ciężko to trochę na polski przetłumaczyć. Podejmujesz się? Pewnie, tak. Generowanie leadów, oczywiście, jeżeli na przykład zajmujemy się właśnie promocją przez leady, o, inny nawet ciekawszy, jeżeli na przykład chcemy stworzyć kampanię darowizny i chcemy zwiększyć naszą bazę darczyńców. Wiele organizacji na przykład prowadzi właśnie taką bazę darczyńców, którzy przekazali darowizny, czy podjęli się podjęcia darowizny, czyli na przykład przeszli do zakładki darowizny, ale na przykład nie dokonały tej darowizny, albo przeszły do zakładki przekaż darowizny, czyli już bezpośrednio na tej zakładce do przekazania pieniędzy, do konta bankowego, to w tym momencie taka osoba jest naszym potencjalnym leadem w ramach przekazywania darowizny, jest naszym potencjalnym darczyńcą. I w związku z tym możemy generować właśnie, możemy stworzyć sobie taką kampanię, która będzie nam generować pośrednio te leady, czyli możemy sobie stworzyć cały taki lejek sprzedażowy. O tym może nie będę się teraz... To Oskar tutaj napisał generowanie kontaktów, ja bym nawet dodał troszeczkę więcej, tak. Potencjalnych kontaktów, tak? Czyli potencjalnych, dokładnie. Tak. Macie tutaj swojego darczyńcę wspierającego, który już was wspiera, nie wiem, wpłaca darowizny, robi darowizny od zakupów online, robi cokolwiek innego, ale zanim on się nim stanie, to jest takim potencjalnym kontaktem, który na przykład wejdzie na stronę, zostawi, nie wiem, swój adres mailowy, albo na przykład wykona jakąś akcję inną, czyli jest jakimś potencjalnym kontaktem, zanim tym leadem, zanim stanie się tym darczyńcą docelowym. Dokładnie tak. Świetnie to wyjaśniłeś, bardzo dziękuję. To jest jeszcze jedno pytanie od Karoliny, czy te powiązania do podstron to w ramach jednej reklamy, czy to osobne reklamy? Pewnie chodzi o to, co w MediaMarkcie pokazałaś. To rozszerzenia do podstron, tak, już mówię. Tak. Technicznie wygląda to w ten sposób, że rozszerzenia do podstron wybiera się na poziomie kampanii reklamowej. I wtedy po prostu wszystkie reklamy w ramach danej kampanii reklamowej będą posiadały te same rozszerzenia do podstron. Możemy ich... I tutaj ważne, żeby były minimum dwie. Natomiast jeżeli chcesz dodać ich więcej, 4 czy nawet 10, no maksymalnie 4 mogą się wyświetlać. Na telefonie wyświetlają się dwie, natomiast jeżeli dodasz ich więcej, to one po prostu będą się wyświetlać naprzemiennie. Natomiast każda kampania może mieć inne rozszerzenia do podstron. Okej, mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Jeśli jeszcze coś nie jest jasne z rozszerzeniami, to oczywiście zaraz odpowiem. Dobrze, słuchajcie, myślę, że teraz możemy przejść do bonusów, które były obiecane na początku tego spotkania. Dla osób, którym udało się dotrzeć do samego końca, myślę, że warto, ponieważ przewidzieliśmy dla Was kilka takich małych prezentów w ramach podziękowania za uczestnictwo w naszym webinarze. Przede wszystkim pierwszym bonusem to jest dostęp do platformy Inspiro. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to jest Inspiro, to jest platforma firmy Audioteka, która dysponuje ponad 4 tysiącami audiobooków dla Was i dla całej Waszej organizacji. Także tutaj Oskar też wrzucił link teraz na czacie dokładnie do tej Inspiro. To jest dokładnie ten sam link, który tutaj jest na slajdzie. Oczywiście on jest interaktywny, ale na czacie jest. Także jeżeli skorzystacie z niego, wystarczy, że wypełnicie dane na temat Waszej organizacji, ponieważ musimy wiedzieć, ile tych dostępów potrzebujecie. I na tej podstawie wyślemy Wam dostępy do Inspiro. Myślę, że bardzo fajnie, może dla Waszej organizacji akurat się Inspiro przyda. Kolejnym bonusem to jest oczywiście bezpłatna konsultacja z nami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie rejestracji do programu Google Ads Grants, utknęliście gdzieś, wasze konto jest zablokowane, macie bardzo specyficzną sytuację, za darmo możemy Wam zrobić audyt Waszego konta i powiedzieć Wam, jak odblokować to konto lub ewentualnie jak dojść do końca aplikacji do programu Google Ads Grants. Także tak jak mówię, to jest zupełnie bezpłatnie w ramach naszego webinara. Możemy przyjrzeć się dokładnie w Waszej sytuacji i pomóc Wam. Widzę, że Paulina, budujesz napięcie, bo najlepsze zostawiłaś na koniec. dokładnie tak, mam nadzieję. Tutaj widzę, że też padło pytanie, czy konsultacja wpierw będzie strona www. Znaczy tak naprawdę możemy się spotkać już wcześniej. Możemy też pomóc Wam w ustaleniu, co ma się znaleźć na tej stronie internetowej. Jeszcze raz przejść wszystkie zasady, tak żeby na pewno w momencie aplikacji do programu Google Ad Grants... tutaj widzę, że gwiazdka, przepraszam, odpowiadam na drugie pytanie. Już mówię, nie, ta gwiazdka akurat nie wiem skąd się wzięła. Natomiast tak, na konsultacji możemy się mówić wcześniej, wtedy po prostu powiemy, co powinno się znaleźć na stronie
stronie www i jeszcze raz jakby przejść przez to, co jest potrzebne do aplikacji do programu Google Ad Grants. Odpowiadając na pytanie Krzysztofa, co to jest za gwiazdka przy odbycie konta, tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że ona tutaj Oskar dał, no tak, tylko dla organizacji, które mają konto reklamowe. No rzeczywiście, nie będziemy robić audytu konta, jeśli konto reklamowe jeszcze nie istnieje. Dokładnie, jeżeli nie macie jeszcze konta reklamowego, to możemy się spodziewać na stronie www, na aplikacji. Dobrze, że Oskar wyjaśniłeś, bo ja też się zacząłem zastanawiać, może chodziło o to, że w sumie to A trzeba było zrobić z dużej litery, ale okej. Tak, dobrze, że Oskar jest czujny. Także możecie się umówić, wystarczy kliknąć w link, który także Oskar dał, lub tutaj możecie go skopiować, to jest bit.ly/funnymoney.gag, czyli Google Ad Grants. Tam wybieracie sobie po prostu godzinę, która Wam pasuje i w jaki sposób, czy to ma być wideo, konsultacja, czy rozmowa telefoniczna i tam możemy porozmawiać już o Waszej specyficznej sytuacji. Tak, i Marta może sobie tego linka zapisać gdzieś tam na przyszłość. Dokładnie tak, no po prostu umówić termin nawet za 2 miesiące, nie ma żadnego problemu. Dobrze, słuchajcie, i teraz jeszcze na koniec mamy dla Was kurs Google Ad Grants. Odpowiedzi na duże zainteresowanie organizacji właśnie takim doszkalaniem się w temacie Google Ad Grants, jeśli chcielibyście to robić na własną rękę, jeśli chcecie robić wewnętrznie lub chcecie przeszkolić jedną osobę z Waszej organizacji. Przygotowaliśmy taki kurs Google Ad Grants, który już działa, z którego korzystają organizacje, który składa się z 6 modułów, to jest w sumie 31 lekcji, gdzie po kolei przechodzimy przez wszystkie tematy związane z Google Ad Grants. Od aplikacji, gdzie przechodzimy pole po polu, jak wypełnić formularz aplikacji z Google Ad Grants, co zrobić, jeżeli nasze konto jest zablokowane itd., itd., warunki przystąpienia do programu, aż po faktycznie konfigurację naszego konta reklamowego, tworzenie reklam, tworzenie kampanii, jak dobierać te słowa kluczowe. Dzisiaj oczywiście mieliśmy ograniczony czas, ale oczywiście na kursie już bardzo szczegółowo razem z kartami pracy przechodzimy, jak te kampanie konfigurować. No i co może zainteresować tych, którzy nie mają dużego doświadczenia w ogóle w kontach reklamowych, to jest pokazujemy, jak dokładnie utworzyć śledzenie konwersji. Marek jakiś czas temu wspomniał o Google Tag Managerze, Google Analyticsie, na czym tworzyć konwersję. Właśnie w tym module 4, gdzie śledzenie konwersji, omawiamy dokładnie, jak stworzyć konwersję na Google Tag Managerze, jak stworzyć konwersję na Google Analyticsie, nowym, starym, jak dokładnie to zrobić nawet dla laików, którzy nie mają doświadczenia technicznego w ramach reklam. Później oczywiście przechodzimy też przez optymalizację kampanii, co zrobić, jak już mamy kampanię, co zrobić, żeby lepiej działały, jak zmienić ustawienia kampanii, aż w końcu przez mierzenie wyników, czyli przechodzimy przez cały Google Analytics i tutaj właśnie Google Analytics, ten moduł prowadzi Oskar, który jest dzisiaj, musi być bardzo aktywny na czasie, mam nadzieję, że odpowiedział na wszystkie Wasze pytania. Czyli reasumując tak ten kurs, jeśli w Waszej organizacji chcecie po prostu, można powiedzieć, mieć kogoś wewnętrznie, kogoś na pokładzie, no to ten kurs jest po prostu dla Was, tak? Czyli inwestujecie raz i widzę, że 12 razy 0%, czyli co, 80 zł, to bez 50 groszy miesięcznie, tak? Tak, nie jest płacicie i uczycie się tego przez cały rok, albo uczycie się tego i wcześniej, a płacicie przez cały rok, a potem już jak gdyby nie macie kolejnych kosztów i robicie to wszystko samemu. To moim zdaniem może być ciekawa opcja, jeśli macie kogoś, kto chciałby się tym u Was w organizacji zajmować. My w Funnymoney nie mamy takiej osoby, która miałaby na to czas, a korzystamy z grantu od 2016 roku, więc to jest takie, można powiedzieć, że przyszłościowe, tak? No bo raczej nie wiem, co musiałoby się stać, żeby Google z tego granta nagle powiedział, że go wycofuje i zamyka, tak? Tak, myślę, że takiej sytuacji nie dojdzie, dlatego też dobrze o tym wspomniałeś, to do programu Google Ad Grants można dołączyć w każdej chwili, także nawet jeżeli teraz nie macie jeszcze na przykład właśnie strony internetowej, zajmie to troszeczkę czasu, czy nawet nie jesteście jeszcze zarejestrowani w KRS-ie z jakiegoś powodu, to jak najbardziej możecie w każdej chwili dołączyć do programu Google Ad Grants. Oczywiście w ramach kursu faktycznie, jeżeli chcecie robić to wewnętrznie, możecie to robić, jeżeli nawet nie macie technicznego backgroundu, to także ten kurs będzie dla Was zrozumiały, jest zrobiony w taki sposób, żeby dla każdego po prostu ten przekaz był jak najbardziej jasny. I odpowiadając tu na jedno jeszcze pytanie, jest to, cały kurs jest na platformie e-learningowej, gdzie w momencie, kiedy wykupujecie kurs, macie dostęp dożywotni do naszej platformy e-learningowej, gdzie macie wszystkie filmy, macie prezentacje, opisy, karty pracy, wszystko jest w formie lekcji wideo,
gdzie po prostu przechodzimy punkt po punkcie, bardzo szczegółowo omawiamy, skąd bierze się dana rzecz albo jak rozwiązać dany problem. Na koniec tego kursu oczywiście też możecie otrzymać certyfikat ukończenia. Myślę, że warto się takim certyfikatem oczywiście pochwalić. No i gwarantujemy Wam otrzymanie granta. Z tym kursem gwarantujemy, że ten kurs otrzymacie. W ramach też kursu macie dostęp do naszej pomocy. Jeżeli pojawi się jakiś problem na jakimkolwiek etapie, z czymkolwiek, my jesteśmy do Waszej dyspozycji, zwalniamy się wtedy i już w ramach kursu, w ramach tej opłaty za kurs, pomagamy Wam ten problem rozwiązać. Jeżeli zmienicie zdanie, jednak stwierdzicie po zakupieniu, że ten kurs nie jest dla Was, macie 14 dni na zwrot, także myślę, że warto spróbować. No i oczywiście w ramach naszego dzisiejszego webinara macie właśnie tą zniżkę 50% z kodem zniżkowym HoneyMoney. Kurs jest dla Was przeceniony, także jeżeli zdecydujecie się, żeby ten kurs kupić, wystarczy dodać tam ten kod zniżkowy FunnyMoney i zniżkę zostanie, otrzymacie. Dobre pytanie tutaj... jest od Jarka, do kiedy ten kod rabatowy działa? Jeszcze 15 minut. Nie. Kod działa cały czas. Kod działa cały czas, także nie musicie decydować teraz, nie musicie decydować dzisiaj, zastanówcie nad tym. Jeżeli chcecie spróbować sami złożyć podanie, to jak najbardziej też Was zachęcam. Jeżeli będziecie potrzebować, przygadajcie to w zespole, kod cały czas jest aktywny. Prezentację Krzysztof na akademia.funnymoney.pl, tam będzie razem z nagraniem. Dokładnie tak. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, możecie też zadać je. Przepraszam, że się przerwałam. Proszę. Tak, właśnie widzę, że tam kątem oka, że pytania i odpowiedzi. Ja myślę, że na większość pytań już odpowiedzieliśmy. Ja tak szybko się wtrącę, bo zapomniałem powiedzieć o tym na samym początku, że w przyszłym tygodniu mamy kolejny webinar w ramach Akademii FunnyMoney. Teraz odetchnie się przez chwilę od grantu. I temat jest niestandardowy i moim zdaniem bardzo ciekawy, czyli ochrona patentowa w organizacjach społecznych. Ochrona marki, ochrona nazwy waszej organizacji, czyli tytuł jest taki bardzo wiele mówiący, czyli mądry Polak po szkodzie, abyśmy nie byli mądrzy po szkodzie, czyli co można zrobić, aby waszą markę, waszej organizacji, waszą nazwę chronić. Również to częściowo dotyczy ochrony w wyszukiwarce Google, czyli żeby ktoś się nie podszywał pod waszą organizację, robiąc reklamę w Google. Ogłoszeń, koniec, wrzucam tylko na czacie linka, jak go gdzieś tutaj skopiuję, znajdę, to wrzucę linka do rejestracji na tamten właśnie webinar. Super, to ja tylko w międzyczasie powiem, że oczywiście jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące programu Google Grants, czy gdzieś po drodze się pojawią jakieś pytania, to zachęcamy was jeszcze do dołączenia naszej grupy na Facebooku, ona jest oczywiście bezpłatna. Link znajduje się tutaj na prezentacji, Oskar oczywiście też wrzuci zaraz na czacie. Link do naszej grupy na Facebooku, także zapraszamy do dołączenia. Tam także organizujemy wydarzenia już w 100% związane z programem Google Ad Grants na różne tematy. Także myślę, że warto dołączyć. Dziękuję bardzo. Paulina, to mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo wiedzy. Nie wyrobiliśmy się kompletnie w czasie. Trochę dzięki mojej pomocy, i mojemu gadaniu i na początku, i gdzieś w międzyczasie. Ale dziękuję Tobie za poświęcony czas, za przeprowadzenie nas przez ten proces. Ja myślę, że on już nie jest taki straszny, jak mógł się wydawać na samym początku. I co jeszcze? Zaproszenie dałem. Mam nadzieję, że Wy wszyscy z pomocą, nie wiem, kursu, z pomocą Pauliny i Oskara, no po prostu skorzystacie z tego grantu Google'owego, zwłaszcza, że 10 tysięcy dolarów przy dzisiejszym kursie dolara to jest kupa pieniędzy. Miesięcznie. Tak, właśnie. I tego Wam wszystkim życzę, żebyście wykorzystywali maksymalnie te budżety i żebyście robili więcej. Dobra, dzięki temu. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Hej. FunnyMoney.pl. Wiele okazji do pomagania.